Nie odczuwasz przyciągania i ciążenia. Jesteś inny, choć niczego nie odmienisz. Nikt nie rodzi się poetą, to rzecz jasna, bo poetą człowiek tylko czasem bywa. A poezja w słowach jest zaczarowana. Ty w tych słowach jesteś niczym mały pływak. Znowu dzisiaj uciekałeś z Lebanonu. No i dokąd tak bezczelnie teraz lecisz? Przecież nigdzie tu nie znajdziesz sobie domu, bo większości bezdomnymi są poeci. Nikt nie rodzi się poetą, to rzecz jasna, bo poetą człowiek tylko czasem bywa. A poezja w słowach jest zaczarowana. Ty w tych słowach jesteś niczym mały pływak. Więc posłuchaj, może siebie tu usłyszysz. Może słowa twoje wybrzmią ponad ciszą. A domyślnie mówisz, weź i dalej prowadź. Niechaj inni także dzisiaj cię usłyszą. Nikt nie rodzi się poetą, to rzecz jasna, bo poetą człowiek tylko czasem bywa. A poezja w słowach jest zaczarowana. Ty w tych słowach jesteś niczym mały pływak. Nutem niczym rzeźbiacz tu wiesz przy swym wierszu. Wiesz, że słowo to uparta dość materia. Myślisz na nim jak cyrkowiec gdzieś na perszu. Lecz gdy spadniesz i tak w końcu się pozbierasz. Nikt nie rodzi się poetą, to rzecz jasna, bo poetą człowiek tylko czasem bywa. A poezja w słowach jest zaczarowana. W tych słowach jesteś niczym mały pływak. Nie rodzi się poetą, to rzecz jasna, bo poetą człowiek tylko czasem bywa. A poezja w słowach jest zaczarowana. Ty w tych słowach jesteś niczym mały pływak. Dobry wieczór, a może dzień dobry? Ale to chyba zależy od pory roku, bo zimą o tej porze to już jest ciemno i wszyscy mówią dobry wieczór. A kiedy jest taki dzień jak dzisiaj, to chyba dzień dobry. Dzień dobry, jest z nami Sidonia Rup, tutaj obok mnie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o życiu, o poezji. Będziemy rozmawiać o tym, co w życiu jest piękne, i o tym, co daje duże lekcje. Dzień dobry, Sidoniu. Dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że znowu jestem z wami. Tak. Tym razem po tej stronie mikrofonu po raz pierwszy Sidonia poznaje tutaj tajniki. Ja witam serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy są dzisiaj już teraz z nami. Witam was. Taki
prawdziwy comeback naszych audycji. No nie będzie to już ta forma, którą kiedyś prowadziliśmy, ale mam nadzieję, że ta forma, którą dzisiaj zaprezentujemy i która będzie nam towarzyszyć od teraz w audycjach poetyckich, wam się spodoba. Niezmiennie rozpoczął Mariusz Iwko i jego utwór Do Feniksa i to było do słów Piotra Kocjana napisane specjalnie dla naszych audycji. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Prosiłbym, żeby ewentualnie Adaś, którego już mamy na odsłuchu, dał nam jasno znać, czy jest ok. A dla wszystkich na wyciszenie, na rozbieg, na początek tej poetyckiej podróży po poezji Sidonii i przed rozmowami, które przed nami, na wyciszenie i znowu coś, co było, będzie zawsze z nami. Dla was utwór zespołu Nemesis, Łatwo do słów, Magdy Zybowskiej. Posłuchajcie i bądźcie z nami, a my czekamy jeszcze na pozostałych, może dołączą do nas. Łatwo i Nemesis.
No i kochani, jesteśmy. Jesteśmy tak, jak obiecaliśmy. Obok mnie Magda i Sidonia. Sidonia już dzień dobry powiedziała, teraz Magda, a ja zaraz będę witał od wszystkich słuchaczy, którzy odezwali się, bo można pisać do nas na Messengerze, można również pisać na panelu pozdrowień dołączonym do tutaj naszego radia. Wystarczy tylko wklikać treść pozdrowienia i się podpisać i będziemy to czytać i prezentować. Oczywiście zachęcamy w trakcie rozmowy do zadawania pytań, bo wasze pytania również mogą być bardzo, bardzo ciekawe. A tutaj, moi drodzy, widzę tak. Przywitała się z nami Renia Błaszczyk i napisała tak. My już jesteśmy, Mariuszku. Cudny wieczór z Sidonią. Mądrą, kochaną, wrażliwą duszyczką. To Sidonio do ciebie. To Reni coś. Dziękuję za miłe słowa. Reniu, odezwij się telefonem. Tak jest. Kochani, dowiecie się jeszcze do końca tej audycji, że Sidonia jest osobą, która raczej bezpośrednio i otwarcie powie wszystko. Magda? Przywitała się z nami też Eni, Edyta Niziołek. Napisała, że jest. Tak. Tradycyjnie oczywiście z nami jest również Hannes, czyli nasz Adam Sikora, który pisze: powitać panią Sidonię, Madzie i ciebie, Mariuszu, jak i społeczność na odsłuchu. Jest ok, czyli dobrze nas słychać. Jest z nami również Aleksandra Skarb, którą miałaś okazję poznać, Sidoniu, właśnie w Głuchołazach, kiedy u ciebie byliśmy. Dobry wieczór wszystkim. Mam niespodziewanych gości, ale mam was na jednym uchu. Serdeczne pozdrowienia dla Sidonii. Tak się przywitam. Dziękuję bardzo. Jest z nami również Marzanna Kołodziej, która pisze: dzień dobry, cieszę się, że dobrze słychać. Pozdrawiam ciepło ciebie, Sidonio, ciebie, Mariuszu, ciebie, Magdo i wszystkich przytulonych do radia. Marzanna Kołodziej. No to cieszymy się, że... Witamy, Marzanno. Tak, że z nami jesteś. Przyznam ci się teraz, Sidoniu, bo już zaczęliśmy audycję, że Marzanna jest też częścią jednej z niespodzianek dla ciebie. Mamy dzisiaj dla ciebie niespodzianki. A ja wam coś powiem. Wracałam ze sklepu pomalutku, bo sobie myślę, nie no, jak już zasiądę tu, to nie usłyszę hymnu. A tak dawno go nie słyszałam na słuchawkach, że ja już przed drzwiami stałam. Dopiero jak poleciał, to weszłam do domu. Tak. Pamiętacie hymn? Ach, to były czasy, prawda? No mam nadzieję, że jeszcze do tego wszystkiego powoli wrócimy. A zacznę od prostego pytania. Jak to się stało, Sidoniu, że jesteś z nami w Krakowie? No tak mi się zachciało, no i że przyjechałem. Tak, to jest pewna część twojej osobowości, prawda? Podróżowanie. No, ja muszę, no właśnie, ostatni raz podróżowałam przed 4 laty, ale po wypadku cały czas byłam w zamknięciu, że tak powiem. I tak bardzo chciałam się gdzieś ruszyć, siedzieć w pociągu, patrzeć, jak wszystko mija, jak to w piosence kiedyś śpiewali, no i spotkać się z przyjaciółmi. I jesteśmy, No a my oczywiście nie umieszkaliśmy skorzystać z sytuacji. Magda mówi tak: słuchaj, Sidonia z nami jest, tego się nie da. Nie wykorzystać. Nie wykorzystać, tak jest. Tak, przyznam szczerze, to był mój plan. Zróbmy audycję. Kochani, ta audycja będzie wyglądać tak, że pozwolicie, że to poezja będzie grała pierwsze skrzypce. W związku z czym, że audycja poetycka, to poezja będzie nam grała pierwsze skrzypce, a my po prostu w przerwach porozmawiamy o różnych rzeczach. Ja oczywiście zachęcam was do zadawania pytań. Jest z nami Ania z Głuchołaz, poetka. Witam wszystkich, pozdrawiam serdecznie, zwłaszcza ciebie, Sidonio. Czy Ania z Głuchołaz coś ci mówi? Z Anią żeśmy się przyjaźniły długo, zresztą nadal się przyjaźnimy i pracowałyśmy w szpitalu też długo. Aniu, bardzo serdecznie cię pozdrawiamy. Jest Alicja Nawratne, serdeczne dzień dobry. Alicja również była z nami w Głuchołazach, więc też wtedy na twoich urodzinach to były 80.
czwarty, a teraz już mam 85. 85, właśnie. Jest z nami Jola Maria Dzienis, napisała: pozdrawiam wszystkich miłośników dobrej poezji w wyśmienitym wykonaniu. Niestety jestem w drodze i nie mogę być z wami. Takie fatum. Gdy dojadę, sprawdzę, czy jeszcze jesteście. Dobrze. Witamy, Mario. Tak. I oczywiście witamy Alicję. Witamy was. Witamy i oczywiście przyznam się, że Alicja jest również częścią pewnej małej niespodzianki dla ciebie. Zresztą myśmy poruszyli niebo i ziemię, a na pewno wrażliwe dusze poetów po to, żeby ci zrobić kilka ciekawych takich zaskoczeń. Magda, czy zaczniesz od wiersza, czy zaczniesz od wiersza? Powiedz, które wiersze wybrałaś? Może jakie tomiki, jakie wiersze? Ja jestem bardzo ciekawy, bo Magda siedziała dwa dni, słuchajcie, i wybierała dwa wiersze. Tomiki Sidonii. W sumie trzy tomiki Sidonii, które bardzo... znaczy, jeden to tak naprawdę dopiero wczoraj Sidonia dała, więc wszyscy już spali ładnie, a Magda wertowała. To jest Ukryty kolor róży. No właśnie, a to jest twój drugi tomik, prawda? Przez ciebie. Mój drugi tomik i takie ciekawe zdarzenie się z nim zadziało, że ja nie wiedziałam, jak go nazwać, bo miałam propozycję innego tytułu, ale mi się ten tytuł przyśnił w nocy. To jest tytuł z mojego snu. Tytuł ze snu, aż ciekawe to. Mhm. Dobrze, ja jeszcze tylko proszę, żeby ewentualnie informować nas, gdyby coś było słabiej słychać, bo jest nas trójka przy jednym mikrofonie i może być różnie z tym odsłuchem. Mam nadzieję, że będzie dobrze. To co, Magda? Drugi tomik to jest Obok słowa. Trzeci tomik to jest Czas równoległy. I jest jeden bardzo ważny tomik. To jest tomik A serce moje uciekło daleko. To jest tomik mojego syna. Sidonii i z tego tomiku też jest parę wierszy, ale nie chciałabym zaczynać ja, może zacznij ty albo babcia Sidonia, tak będę się lepiej czuła jakoś. To kochani, może na rozgrzewkę przypomnimy sobie jeden z wierszy z audycji, któryś. Ty byłaś z nami na wielu audycjach, prawda, swoimi wierszami. Posłuchajcie, to jest wiersz, który uważam, że jest to jeden z najbardziej takich mocnych wierszy, które trafiły na audycję. Ja pamiętam, że na tej audycji, ja go dostałem od ciebie na Messengerze w trakcie audycji. Ja go przeczytałem, zaraz posłuchasz go, ja tutaj dam ci z ławki, zobaczysz, o który to wiersz chodzi. Ja go dostałem w trakcie audycji i pamiętam, że czytając miałem niezłą kluchę w gardle. A, to już wiem, który. Posłuchajcie ten wiersz, ja ty Sidoniu może. A ja nie ukrywam, że lubię Mariusza Kluchy w gardle. No, tak. No to specjalnie dla was, dla Sidonii. Może można powiedzieć pierwsza niespodzianka? To jestem ja, gałąź świata w przestrzeni. Tyle we mnie zaprzeczeń, ile dosłowności. Więc nie wódź mnie na pokuszenie doliną urodzaju. To jestem ja, wahadło tego czasu. Jedną mam twarz na cztery horyzonty i jedną śmierć. Co nie upraszcza wyboru, poznałam już zimno ognia, grozę ciszy, znam czułość zamykania powiek konającym. Potrafię pielęgnować groby. To ja rozświetlić chciałam ten krajobraz, ale za wiele było burz. Jestem już bardzo zmęczona.
No to mamy ten wiersz, posłuchaliście. My również. Zaskoczyłem cię? Tak, trochę, bo to jest bardzo, bardzo stary wiersz. Ja to napisałam, mając chyba ze 20 lat. Tak, tak. I no ja pamiętam, że kiedy go czytałem, to było mocne przeżycie. Ja w ogóle robiąc audycję, zawsze miałem taki listę maili, które otrzymywałem od poetów. I za każdym razem, kiedy widziałem tam maila od ciebie, to mówię, no to Mariusz, przygotuj się. Przygotuj się na potrząśnięcie, bo taka dla mnie przynajmniej jest taka twoja poezja. To jest coś, co za serducho mocno chwyta i nie chcę puścić. Możesz mi odpowiedzieć na pytanie, bo zaczęłaś pisać bardzo dawno, 20 lat temu, czy wcześniej? Wcześniej, ja jeszcze byłam chyba w podstawówce, jak już zaczęłam coś tam pisać. Ale takie wiersze, które nazwiesz już tymi emocjonalnymi wierszami, to tak mniej więcej w jakim okresie się zaczęły? Bo wcześniej pewnie to były inna forma, nie? Takie wiersze zaczęłam pisać w Zakopanem, jak tam mieszkałam, to było w 56 roku. Tam miałam dużo takich przeżyć różnych i to mnie inspirowało. A czym dla ciebie jest twoja poezja? To jest taka higiena duszy, psychoterapia, nie wiem jak to nazwać. No po prostu człowiek chciałby się wypowiedzieć o tych wszystkich swoich emocjach, ale nie zawsze ma ochoty albo nie zawsze ma do kogo to mówić. Także można łatwiej wypisać jako formę takiej terapii duchowej. Ale pięknie nazwałaś, higiena duszy. Chodzi o to, że po prostu trzeba gdzieś tam opłukać czasami z emocji duszę i ono... Tak. A to się no właśnie, i tutaj te emocje w tych wierszach. Magda, tak? Będziesz teraz prezentować jakiś wiersz? Tak, tylko może... Tak, ja oczywiście zaraz przywitam. Jest jeszcze z nami Henia Ziaja, która napisała: witajcie, bardzo się cieszę, że znów możemy być razem. Przed chwilą dojechałam do domu i teraz mogę trochę odpocząć po podróży i posłuchać audycji. Witaj, Heniu. Henia Ziaja. Witaj, Heniu. Witamy, buziaki dla wszystkich, Ania i Darek, czyli Nemezis. Witamy Ani i Darka, będzie nasze Nemezis. I będzie specjalny fragment tej audycji poświęcony emocjom związanym z wczorajszą prywatną projekcją wideoklipu do utworu Homo homini lupus est, który wczoraj obejrzałaś przed snem. Być może to nie był dobry moment na oglądanie tego typu klipu przed snem, prawda? Pięknie, tak napisał Hans. Jest z nami Maria Zen. Dobry wieczór, Mariuszu i Magdo. Dobry wieczór, witamy jako prowadzący i witamy oczywiście również od ciebie naszego gościa Sidonię. Sidonia jest strasznie zmęczona, widzimy tutaj, bo trochęśmy pogonili po Krakowie, prawda? Wszyscy. Tak, tak, to była taka wycieczka przypominająca trochę. Zmienił się Kraków? No trochę się zmienił. Ja go widziałam bardzo dawno temu. Przede wszystkim zupełnie zmienił się dworzec. Ja jeszcze pamiętam, jak on był taki płaski, bez tych podziemnych przejść. Taki prosty w przychodzeniu, a teraz to już można się tam pogubić. Tak, to dobrze, że myśmy byli tam. Oczywiście my pomyliliśmy. Chcieliśmy już właściwie zrobić awanturę Sidonii. Napisane drugi wagon, gdzie ty jesteś, buntowniku z natury. Nie ma cię, nie ma. To się okazało, że myśmy stali przy wagonie numer 1, a napis był druga klasa. Ale to już nasze wariactwa, nie? To co? Możemy zaproponować recytację. Magda, z którego to wybrałaś ten pierwszy wiersz? A ja jeszcze dzisiaj opowiem wam, kochani, o jeszcze jednej nowej książce. To jest właściwie zbiór, znaczy opowiadanie, prawda? Długie. Jedno opowiadanie, ale właściwie wydane w postaci książki, mini książki, prawda? Mini. Uwielbiam twoje mini książki. Ja zawsze mówiłem, trzymam tomik w ręku, jeden jest mini treścią, maxi rozmiarem, a obok stoją tomiki mini rozmiarem, ale maxi treścią Sidonii.
Małe jest piękne. Tak. Potwierdzam. Tak, 1,55 m w kapeluszu. Niebieski. Magda... Dobra, mówimy o tomiku Obok słowa. Wiersz bez tytułu. Mój strach nie ma imienia, tylko złe oczy. Snuje się po kątach, rozwiesza nad głową pajęczynę cieni. Czasem potrafi się zgubić na ruchliwej ulicy, przesunąć pod drzewem, gdy chodzę po lesie. Potem znowu włazi w oczodoły okien. Wisi jak pająk pod sufitem. Wtedy ostatnią namiastką siły trzymam wiekuistego za rękę. Mówię, proszę, wylecz mnie z uzależnienia od życia. Magda Zbos. Właśnie, to przewijanie, przewijające się w twojej poezji, miłość do życia. Człowiek zaczyna cenić życie wtedy, jak ono mu ucieka. Póki nie odczuwa tej ucieczki życia, no to go lekceważy. Ja w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że dzień, który mija, już nie wróci, więc każdego dnia trzeba wykorzystać go tak, żeby mieć jakąś jasność w duszy, a nie ciemność. Mm-hmm. No właśnie, bo ta miłość życia... robiąc audycję z książką w ręku, mówię zawsze, wybieram osoby, które poza poezją mają jeszcze coś, o czym warto powiedzieć. O tobie mówiłem zawsze, a szczery uśmiech przez blizny. Życie znaczone wieloma bliznami, a mimo to kocham żyć. Jak to jest? Jak to jest? Po prostu trzeba się oprzeć na czymś stałym. Dla mnie czymś stałym jest Bóg i On mnie nauczył się uśmiechać przez blizny. Wstawać wtedy, kiedy człowiek upada i walczyć o coś, a nie czekać, aż się wszystko zawali. Mm-hmm. Mm-hmm. A to zaczęło się właściwie od dzieciństwa, nie? Te trudy życia. Bo dzieciństwo było w czasie wojny i wtedy trudno było żyć. Ale właśnie ceniłam życie, które mi podarowano, bo mogłam umrzeć, mogli mnie zabić i nigdy nie chciałam popełnić samobójstwa, załóżmy, bo uważałam, że to jest tchórzostwo. Trzeba o swoje życie walczyć. A jak to było? Chciałabyś nam opowiedzieć i słuchaczom tą historię, gdy byłaś 6-letnią dziewczynką? Cztery lata miałam, jak się zaczął Holokaust. Najpierw chcieli nas zabić Ukraińcy, więc żeśmy uciekali nocą z ojcem. Musieliśmy całą noc siedzieć w grobowcu na cmentarzu. Potem odesłali mnie do Czechosłowacji, do takiej wioski koło Pragi. No i tam mogłam wychodzić tylko nocą, żeby mnie nikt nie widział. Od tamtego czasu bardzo lubię światło, nie lubię ciemności. Tak, a to rozstanie z rodzicami, ten moment rozstania, to też był tragiczny, prawda? No, ojciec mnie zawiózł na dworzec z naszą taką opiekunką, bo jeszcze miałam brata, wsadził nas do pociągu i powiedział, że później przyjedzie, ale wtedy jak go już widziałam ostatni raz, nigdy go więcej nie zobaczyłam. Mhm. I to wtedy też te 4 lata miałaś, prawda? Tak. Mhm. No to może do tej części, co było dalej, wrócimy za chwilę. Czy Magda jeszcze jeden wiersz, czy zrobimy przerywnik muzyczny? Bo przerywniki muzyczne też mamy w postaci pewnej niespodzianki. To wybrała je dla nas Sidonia. Ja chciałbym zacząć, oczywiście znacie mnie i wy najbardziej, a słuchacze wiedzą też, że ja po prostu lubię robić tak, żeby było mnie dobrze. A ja chciałam zapytać Sidonia, a jaki
wiersz ty byś przeczytała? Jak mi wszystkie tomiki zabrałaś, to skąd mam czytać? Który tomik byś chciała? Nie, może ten pierwszy. Ten pierwszy. Czy potrzebujesz chwilę na wybór, czy masz już w myśli? Chwilę na wybór. Dobrze, to w takim razie zrobimy przerywnik muzyczny, okej? Okay? A po przerywniku muzycznym właśnie zaprezentujemy wiersz przeczytany przez autorkę. Bądźcie z nami, a my wracamy za chwilkę. Nazwij mnie Gaguin, wszak cały jestem tęsknotą. Nazwij mnie tępym bólem, tętniącym w aortach. Nazwij mnie Ciman sama, gdy świat mój stał się pragnieniem. Nazwij mnie powrotem tego, co odeszło. Po prostu nazwij mnie, tak po prostu nazwij mnie. Nazwij mnie tak po prostu, tak po prostu nazwij mnie. Możesz mnie nazwać Lacha, bo wolę istnieć w snach niż na jawie. Albo po prostu nazwij mnie Selek, wszak zimno jest we mnie i biało. Po prostu nazwij mnie, tak po prostu, tak po prostu nazwij mnie, tak po prostu nazwij mnie. Tak po prostu nazwij mnie. Nazwij mnie tak po prostu, tak po prostu nazwij mnie. Tak po prostu. Tak po prostu nazwij mnie. Janusz Gąsior, kompozytor, śpiewa i gra do słów wierszy Ireny Rób. Janek to twój przyjaciel, prawda? Tak, Janek zawsze na moich wieczorach autorskich śpiewał. No i taki fajny facet. Myśmy mieli okazję poznać Janka. No, taki, powiem, mocno uduchowiony człowiek, tak. No i mieliście okazję posłuchać utworu do wiersza, który właśnie tak jak powiedziałem, ja bardzo lubię robić dla siebie dobrze i to jest jeden z wierszy, który mi się podoba w ten inny sposób. To znaczy, nie jest emocjonalny, ale on ma coś takiego, nie wiem jak to powiedzieć, taki poszukiwanie egzystencjalne. Tak, on taki jest. Właśnie to ma i to jest też coś, co mnie zachwyca, to poszukiwanie egzystencjalne. Czy można powiedzieć, że twoje życie było poszukiwaniem? No pewnie. Ja ciągle czegoś szukałam, ale w końcu znalazłam. Mhm. Dzisiaj tak pięknie powiedziałaś o tym szukałam, ale nie wiedziałam czego i gdzie, prawda? To... No z początku nie wiedziałam, bo nie wiedziałam jak nazwać to, co szukam. Musiałam to nazwać najpierw. I nazwałam sobie prawdą absolutną, ale nie pasowało mi nic co ludzkie do tego.
Dopiero się okazało, że Bóg jest prawdą absolutną, bo Jego się już nie da ani negować, ani zmienić. I kiedy uwierzyłam w Boga, to znalazłam swoją drogę. Mhm. Sidonio, wybrałaś któryś tak. wiersz? Mój Bóg nie jeździ tramwajem, chodzi boso. Często wyrzucają go za drzwi. Obwiniają o wojny, trzęsienia ziemi i powodzie. Mój Bóg nie jeździ Mercedesem. Nie pije wykwintnych trunków do obiadu. On bierze kawał suchego chleba pod wystrzępiony kubrak i niesie go pod most pijanym włóczęgom, narkomanom, umierającym w przytułku. Ładne. Tutaj z tego tomiku, co przywiozłaś wczoraj, Ukryty kolor różu, jest kilka wierszy, które jakoś tak, że tak powiem, siadły. Jednym z nich jest Idąc do snu. Zawiązać lęk w malutki supełek, pozapinać na zatrzaski wszystkie złe i dobre wspomnienia. Gdy świat staje chłodem serca, wejść w tę ciemność sytą umarłych nadziei, słów uśpionych na zawsze. Jeszcze tylko policzyć oddechy dzielące od świtu, bez pragnienia przebudzeń, bez zgody na ból. Przeglądałam wczoraj jakby ten tomik. Widzę, że tutaj w nim są też wiersze poświęcone twojemu synowi. Tak, po jego śmierci dużo napisałam wierszy dla niego. Duża część z tych wierszy jest takich jakby nadzieją na szybkie spotkanie. Czy to oznaczało, że miałaś taki okres, no wtedy, odejścia, w tamtym okresie, tak. Dokładnie, wtedy, w tamtym okresie. Tak, po śmierci syna ja bardzo chciałam umrzeć, a ponieważ nie jestem zwolenniczką samobójstw, prosiłam Boga, żebym umarła we śnie, żebym się nie obudziła, no ale Bóg mnie nie wysłuchał. Minęło rok, jak się pozbierałam trochę, długo to trwało, no w tej chwili jestem już spokojna. Powiedz mi, a ostatni wiersz dla Miłosza, jaki napisałaś? Ja już teraz nie pamiętam, ale to jest w całym tym cyklu, który jest tym. Pewnie ostatni to jest na tej ostatniej stronie. Bo teraz one już jakby zupełnie inaczej nie, by teraz, brzmiały. Nie? Ja teraz w ogóle nie piszę o tym, po prostu to minęło. To jest czas dokonany, który się już stał. Miłość do syna mam w sercu, no i już nikt więcej nie muszę pisać, bo się i tak przecież nic nie zmieni. No już się stało. Mariuszu, czy możemy prosić o kolejną niespodziankę ze strony? Niespodziankę? Tą, którą zorganizowałaś ty. Tak, a ja się będę chwalić teraz, a zorganizowałam ci pięć niespodzianek. Pięć niespodzianek. Kochani, w takim razie pierwsza niespodzianka, w związku z tym, że są z nami tutaj ci, którzy przyczynili się do niespodzianek, to zaczniemy od niespodzianki od Alex. Dłonie. Dłonie w środku lata, rozwarte na każdą dobroć. Dłonie jesienne, opadające w bezsilności, jak liście z drzew. Dłonie osłaniające smutek, patrzące przez palce, zawinięte w pięści, wskazujące komuś coś. Miliony dłoni przechodzące obok nas ulicą, a my wciąż czekamy na tę jedną, która wyciągnie nas z topieli.
No właśnie, wiersz Dłonie. Pamiętasz go? Kiedy go pisałaś? No, już dość dawno pisałam go i taka była refleksja, jak... Bo ja nie powiem, spotkałam dużo ludzi złych, ale też i dużo dobrych. I tak jak się przechodzi ulicą, czy tam się spotyka ze znajomymi, to na pewno ktoś jest gorszy, ktoś lepszy i tak to oceniłam. Ale mimo to ciągle czekamy na tą jedną, która tak radykalnie zmieni nasze życie. No nie była to dłoń człowieka, to była dłoń Boga. A powiedz, a kiedy pisałaś ten wiersz, bo to mnie bardzo ciekawiło, to chciałem ci zadać pytanie. Czy już wtedy, pisząc czekam na tą jedną, miałaś na myśli dłoń Boga, czy wtedy jeszcze szukałaś? Jeszcze wtedy szukałam, ale wtedy już leżałam w szpitalu, bo byłam chora, no i taka byłam przygnębiona chorobą. No i właściwie tak oczekiwałam, że coś Bóg we mnie zmieni, no i tak się stało. Tak się stało. No cudnie, cudownie. Chciałam zauważyć, że tak, ja przeczytałam już dwa wiersze Sidonii. Sidonia swój przeczytała. Czy teraz możesz ty coś przeczytać, czy tak będziesz puszczał to, co już przeczytałeś kiedyś? Dobrze. I tak tylko odtwarzasz. Sidoniu, pozwól, że jeżeli wywołujecie mnie do tablicy, to ja będę sięgał do żółtego tomiku. Co ty na to? No możesz. Pozwolisz, że będę czytał wiersze Miłosza? Tak. Tu są może dwa wiersze, które nie trafiły do mnie emocjonalnie, a reszta jest po prostu dla mnie mocnym przeżyciem emocjonalnym, bo może jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać na temat Miłosza i słuchacze będą wiedzieć, jeśli chcesz oczywiście, będą wiedzieć, dlaczego tak mocno emocjonalne. Ja przeczytam, po prostu przejdę do pierwszej strony. Smutek. Nie, tyle razy upadaliśmy. To, tak? Nie. Nie, no. Nie ma, no to... Jest coraz lepiej, tak. Ale wiecie, co to tak jest, że wszyscy mówią, że to chyba za to kochacie te audycje poetyckie, bo słuchać wtedy, że one są na żywo. Wybierzesz wiersz? Wybiorę ci wiersz. Wybierzesz mi wiersz, dobra. A potem będę czytał inne. Mamy tu jeszcze kilka takich wierszy. Ten. Dobrze. Uwaga, kochani. Jeszcze raz. Drugie podejście. Mariusz i wiersz Miłosza Smolińskiego. Dzieckiem szczęścia nazywali mnie ludzie. Nie wiedzieli, jak codziennie przegrywałem swoje życie. Za chwilę mirażu własnej wyobraźni. Oszukano mnie. Zamiast raju mam tylko brudny kąt. Zamiast miłości ból i cierpienie. Miotam się w labiryncie życia. Szukam perłowej bramy do świętego miasta. Ale dawno już zgubiłem do niej klucz. Właśnie. To może o Miłoszu? O Miłoszu? No Miłosz to był takim sensem mojego życia i za bardzo się tak na nim ugruntowałam, a jak go zabrakło, to ja nie wiedziałam, jak żyć dalej. Właśnie, bo Miłosz odszedł... W tragiczny sposób odszedł. Sam zadecydował o swojej śmierci. No ja szanuję jego wybór, był dorosły i miał prawo to zrobić. No ale nie pomyślał o tym, co ja będę czuła. On chciał skrócić swoje cierpienie. Jakkolwiek doszłam do wniosku, że jak kogoś boli życie, to ma prawo odejść. Mhm. I to było 11-12 lat temu, tak? 20. 20? No. Wnuk ma 19. Aha, 20 lat temu. No właśnie. A ta śmierć też wpłynęła jakoś na zmiany twojego postrzegania świata, na
na decyzje podejmowane, prawda? No bo wtedy zrozumiałam, że już nie mam dla kogo żyć i dlatego nie chciałam żyć, ale nie umarłam, Bóg nie chciał. A ja sama nie umiałam sobie tego zorganizować, tak jak mój syn. No i żyłam dalej, a potem już odnalazłam spokój w Bogu, w modlitwach. I to był ten moment, kiedy po śmierci, kiedy nie mogłaś się odnaleźć, to właśnie wtedy Bóg wyciągnął do ciebie rękę? No, on wyciągnął na pewno od razu, tylko ja nie chciałam tego wiedzieć. Tak. Ja byłam tak zasklepiona w swoim żalu. Nie miałam żalu ani do Boga, ani do Syna, tylko ja po prostu nie wiedziałam, jak dalej żyć. I nie zauważyłam, że Bóg stoi przy mnie i wyciąga rękę. Ja go nie widziałam wtedy. Ale przyszedł moment, że go zobaczyłam. Piękny. Magda, czy teraz przeczytasz wiersz, czy posłuchamy piosenki, którą Sidonia wybrała dla Miłosza? Może tej piosenki wybranej dla Miłosza. Tak, posłuchajcie tego utworu, posłuchajmy i my. Być orchachaj, światłem mojego życia. Miałeś być orchachaj, światłością. Dlaczego przekroczyłeś ciemność? Czasem przychodzisz do mnie w snach i milczysz, a ja krzyczę. To nie ty, to nie ty. Miałeś być orchachaj, światłem mojego życia. Miałeś być orchachaj, światłością. Wieczorem stawiam w oknie świeczkę, po hasycku wiedząc, że gdzieś tam się błąkasz, błąkasz się. Więc staję na progu nocy z latarnią w dłoni i czekam, czekam, czekam. Miałeś być orchachaj, światłem mojego życia. Miałeś być orchachaj, światłością. Miałeś być orchachaj, światłem mojego życia. Miałeś być orchachaj, światłością. Miałeś być Orchaim, czyli światłem mojego życia, to znaczy światło po hebrajsku. Życia. Światło życia po hebrajsku, tak? Tak. To jest do Miłosza pisany wiersz. Tak, do Miłosza. Powiedz, przychodzą ci czasami takie myśli, takie obawy, że on gdzieś tam błądzi? No tak. Nie wiem, czy się z nim spotkam w wieczności. Jeżeli sama będę w wieczności, no bo on w sumie nie żył tak, jak należało żyć. No właśnie, to jest ten strach matki. Zawsze chciałam, żebym go jeszcze mogła zobaczyć. Czasem mi się śnił, ale nigdy do mnie nic nie mówił w tym śnie. Zawsze milczał, a potem gdzieś tam znikał. Ja go znowu szukałam, potem się budziłam, no i nie było go. No, chciałem go jeszcze spotkać kiedyś, tylko że... Ja pamiętam ten wzruszający moment, w którym opowiadałaś mi o tych ostatnich chwilach, które masz, jeśli chodzi o wspomnienie tutaj jego ziemskiego bycia. Ten moment, kiedy powiedział, że rozpali w kominku, prawda?
Tak, on miał mi rozpalić jeszcze, no ale ja wyjechałam do Nysy na nabożeństwo. Jak wróciłam, to on już nie żył. Były drzewa nałożone, ale już nie były zapalone. Mhm. Miałeś rozpalić w kominku. Dlaczego o tym mówię? Bo to było coś, co mnie bardzo tutaj właśnie mocno do mnie trafiło i to jest tam w tej części tego wiersza, który napisałem o tym. On ci się bardzo podobał, nie? Tak, podobał mi się. Bo ja, słuchajcie, to było tak, że to była rocznica. Tak, ale on wypłynął ze mnie. Ta treść po prostu ze mnie wypłynęła, a potem Sidonia mi powiedziała, że to tak jakby podobny sposób wypowiedzi, jak Miłosza mówię, może to było jakieś natchnienie. Może to są słowa jego. No nie, w życie pozagrobowe ja nie wierzę. Nie wierzę w życie pozagrobowe. No ale przecież... Renia tak? Błaszczyk napisała: Boże, ciarki niesamowite aż do głębi serca, wiersze Sidonii. I przywitał się z nami Henryk Kutkowski, właściciel radia, pozdrowieniami dla Sidonii. Bardzo dziękuję wszystkim. Heniu, a my to co? No tak, tylko tak. Grzecznie zapytam. Chcielibyśmy, tak, my też byśmy chcieli. Też chcielibyśmy dostać pozdrowienia, nie? Prawda? To takie miłe. Wierszami Sidonii też zachwycona jest Eni, czyli Edyta Nizioł. Edyta Nizioł, nie miałaś okazji poznać, ale Eni bardzo chciała cię poznać, byśmy opowiadali, kiedy się widzieliśmy z Eni, opowiadaliśmy o tobie. Mówiliśmy, że będziemy się z tobą widzieć i Eni tak powiedziała właśnie, że bardzo chciałaby poznać ciebie i dlatego jest tu dzisiaj i tak łapczywie słucha twoich słów. Bo... Tak, ja już tutaj zaglądam właśnie ten, na ten tekst, gdzie on jest i nie wiem właśnie, nie mogę go odnaleźć, także i zaraz będzie wiersz. Wyrzucamy marzenia, one wciąż wracają, jak wierne psy. Przekreślamy drogi, a one wciąż wiodą, prosto w nasze serca. Burzymy mosty, a one wciąż wiszą nad przepaścią rozpaczy. I wciąż stwarzamy siebie sobie, wiedząc, że to nic nie znaczy. Piękne. To piękne to było dodane przez Magdę. Wiem. Pamiętasz ten wiersz? Pamiętam. Opowiedz o nim. Bo jak Magda go wybrała, to znaczy, że Magda coś tam swojego odnalazła, ale może właśnie wyprowadzi ją z błędu. Tak, bo ja myślę, że Magda to dobrze zrozumiała, bo to chodzi o to, że staramy się odrzucać ambicjonalnie pewne sprawy, ale one i tak do nas wracają, bo są nam potrzebne. I musimy je jednak zaakceptować, a to stwarzanie siebie sobie to są nasze wyobrażenia o sobie, które się też nie spełniają. No tak. Czyli takie zamknięte koło. Dobrze. To co? Jeszcze kolejna jeden? Niespodzianka. Niespodzianka teraz. Magda, tak. Magda steruje nam ja tutaj. Ja pilnuję niespodziankami swoimi, wiesz. Bo... Tak. Teraz a ja twojego kapelusza. Tak, a o kapeluszu. Tak, recytacja. Bo Magda zabuksowała właśnie. Dobrze. Jest z nami Edi i w związku z tym, że Edi właśnie. Wspomnieliśmy o Edi, że chciałaby cię bardzo poznać. No i Edi oczywiście również postanowiła obdarzyć nas tutaj swoją recytacją wiersza. Sidonii, posłuchajcie tego. Kiedy odchodzą przyjaciele,
Trzeba pozamiatać schody z niedopałków słów. Przewietrzyć duszę ze wspomnień. Zapakować w pudełko wszystkie dobre zamiary, które i tak na nic się nie przydadzą. Powiesić na krakwi niewysłane zaproszenia. Kiedy odchodzą przyjaciele, trzeba patrzeć na nów księżyca, uśmiechnąć się do Boga, polubić deszcz. No właśnie, uśmiechnąć się do Boga. Tak to się kończy. Kiedy odchodzą przyjaciele. W życiu człowiek musi dokonywać zawsze jakichś wyborów. I czasem te wybory łączą się z tym, że tracimy swoich znajomych, ponieważ oni nie zgadzają się z naszymi poglądami, albo my z ich poglądami. I wtedy przyjaciele odchodzą. No w sumie to już nie są wtedy przyjaciele, bo przyjaciel jest zawsze przy nas. I nie odszedłby. I nie odchodzi nawet wtedy, kiedy się z nami nie zgadza. Ale wtedy, kiedy dokonywałam takich wyborów, no straciłam dużo znajomych. Dużo znajomych. Ja bardziej tutaj odczytałem ten wiersz, bardziej odchodzą, a w sensie umierają ludzie, nie, którzy byli nie. przyjaciółmi. Odchodzą, już się z nimi nie widujesz, nie są tacy serdeczni jak byli, są źli, że ty masz takie inne poglądy niż oni, to jest tak w życiu. No właśnie, a to jest, a ta natura, tak jak to powiedziałaś, natura wilka, jaką masz, powoduje, że często właśnie ludzie, którzy mają miano przyjaciół, stają przed takimi wyborami, no, nie? Ja myślę, że wielu ludzi ma w sobie taką duszę niewolnika, pasywną, aby się tylko pogodzić i jakoś żyć. No ja taka nigdy nie byłam i dlatego miałam tą naturę wilka. Ja lubię wolność i nie lubię się podporządkowywać, jeżeli sama nie zechce się czemuś podporządkować. I właśnie, i to czego dzisiaj bardzo, znaczy, co dzisiaj jest bardzo znaczące, otóż to uczucie, że ludzie często połykają własne idee, dlatego żeby nie robić jakiegoś problemu wokoło siebie, nie? To jest to, co dzisiaj jest powszechne, a czego brakuje człowiekowi. Stań i broń tego, co myślisz. No tak, bo ludzie na ogół są niewolnikami tego, co posiadają i boją się to stracić. Jeżeli mają do wyboru stracić i być sobą, albo zachować i nie być sobą, to często wybierają to drugie. Czyli to tu bardziej uważasz, że tu chodzi bardziej o chęć posiadania i przywiązanie do materializmu, no, który... Często, bo przecież jeżeli jesteś nieprawomyślny jakiś politycznie, no to możesz stracić majątek, stanowisko, rodziny, odejdzie od ciebie mąż czy żona, bo się narażasz, a nic z tego nie masz. No i takie... Ja zawsze byłam bardzo ustawiona na pewne polityczne sprawy, się zajmowałam polityką. I miałam własne zdanie i go nie zmieniam. No właśnie. Przypomniała mi się, moi drodzy, taka historia w Głuchołazach, na twoich urodzinach. Siedzieliśmy, przygotowywaliśmy się do wystąpienia i siedziałaś tak cichutko na ławeczce, a naprzeciw ciebie siedziała główna organizatorka tego spotkania i ty mnie tak za rękaw pociągnąłeś. Ona mi nie pozwala przeczytać tych kontrowersyjnych wierszy. Zrób coś, pamiętasz to? No tak, bo ja wtedy, no nie wiem, czy mogę teraz mówić, bo to jest też nieprawomyślne. Chciałam przeczytać wiersz, że nie lubię Ukrainy i nie lubię Ukraińców za to wszystko, co Polakom zrobili. No ale Beata się bała, że wtedy, jak ja to powiem, to ona będzie miała problemy. No to już poszło mi na rękę. Nie powiedziałam. No nie powiedziałaś, a ja już podczas imprezy gotowy do tego, żeby otworzyć ci drogę, to czy są, pamiętasz to? Czy są wiersze jakieś, które chciałabyś przeczytać, że do końca nie wiedzieliśmy, że chcesz je przeczytać, czy coś może? I mówię, dawaj, a ty widzę, nie, Beata nie pozwoliła czytać.
Tak. A poeta mi nie pozwala czytać takiego wierszu. Pamiętam, to było piękne. Dusza łączy się z naturą, napisał. Nie macie pozdrowień, to pozdrawiam z Doliny Baryczy, miejsca pełnego uroku, tak napisał Hannes nam tutaj. Jest z nami Wiesia, napisała serdecznie. Witam wszystkich słuchających, naszych kochających prowadzących Mania i Madzie, ale najbardziej i z całego serca pozdrawiam naszą kochaną Sidonię Rób. Kochana Sidonio, bądź z nami długo. To od Wiesi. Też właściwie słuchaczki audycji poetyckich Pióro Feniksa i miłośnika twojej poezji. Także pozdrowienia od Wiesi. Wiesia, zdaje się, że spod Częstochowy, prawda? Wiesia spod Częstochowy, która... Jest z nami Staszek Rutkowski, napisał: witam wszystkich, kochani, serdecznie. Pozdrawiam babcię Sidonię oraz Mariusza i Madzie. Stasiu Rutkowski. Witamy i Wiesię, i Stasia. I Stasia mamę Mariannę. Stasia mamę Mariannę. Ja już wczoraj Sidonię opowiadałem o mamie Mariannie. Mówiłem, jak jest Stasiu, to na pewno jest mama Marianna i mówi tam zawsze. Kiedy będzie audycja? No to jest. Pozdrawiamy serdecznie. Kochani, no to już obiecany właśnie tutaj, udało mi się go na nowo przygotować, to jest ten wiersz duet, List do syna. Ja już go zapowiedziałem, czytamy my we dwoje, a to jest wiersz Sidonii. Sidonia Rób, List do syna. Wiesz, nasz czarny piesek kocha już innych ludzi. Czarny piesek kocha już innych ludzi. Kasztan za oknem, jak za roku, gubi płatki kwiatów. Pokój, w którym mieszkałeś, znowu pomalowałam na różowo. A twój synek właśnie skończył 3 lata. Wiatr jesienią, tak samo jak kiedyś, darmą się okiennicami. A twój synek właśnie. Tylko tego listu już nie ma gdzie zesłać. Tylko tego listu już nie ma gdzie zesłać. Już nie ma gdzie zesłać. Tak, to jest chyba jeden z najbardziej wzruszających wierszy, przynajmniej mnie wzrusza. Magda też, Magda. Każdego co innego wzrusza. Ja już od razu policzyłem 19. 19 lat ma syn, a w wierszu miał 3 lata, czyli wiersz był pisany 16 lat temu. Wnuk ma 19. No tak jakoś. No to już dawno. To ten wiersz, ojej, dawno temu powstał, prawda? Dawno, no powstał, jak już mój syn nie żył, wnuk się urodził, już był taki większy trochę. No, ja bardzo chciałam, to znaczy ja często wysyłałam do Miłosza listy, jak był w wojsku, potem jak już mieszkał gdzie indziej, no, a potem już nie było gdzie wysłać. I tak mi brakowało tego, tych listów. Tak, Staszek Rutkowski, znaczy, przepraszam, Adam Sikora napisał: mnie też poruszył ten wiersz. Wiesia sprostowała: ja jestem spod Oświęcimia, nie spod Częstochowy. No, jest z nami Jolka MD. Ciągle was podsłuchuję, pięknie jest. Pozdrawiamy Jolkę MD. Staszek Rutkowski pisze: pozdrowienia dla Wiesi. Dziękujemy. No to mamy tutaj wszystkie pozdrowienia od Haczana. W związku z tym, że Staszek Rutkowski się odezwał, czy ty chciałabyś wiersz przeczytać?
Ja chciałam zapytać Sidoni, który wiersz jeszcze mogłabyś nam przeczytać? Ja? Tak. Który tomik ci podać? Czy ten pierwszy? To weźmy tu. Jestem jak ta kobieta u studni. Nie mogę dać ci wody. Jesteś taki czysty i jasny, a ja mam brudną duszę. Dziurawy światopogląd. W ciemnej stajni życia chowam swoje lęki. Nie pasuję do twoich lustrzanych salonów wygładzonych anielskimi skrzydłami. Jakże mam tam wejść w moich zabłoconych butach? Ale Bóg się śmieje ze mnie przez skłębioną wieczność i woła tubelnym głosem. Chodź, chodź, mały głupi brudasie, posiedzisz chociaż na progu. Przepiękne, przepiękne. No właśnie, ja przez chwilę myślałem, że tutaj będzie chodzić o drugą osobę, a to cały no to czas... Bóg jest też osobą. Tak, tak, ale chodzi mi o materialną. Istotą żywą. Istotą żywą. Tak, ale bardziej myślałem, że będzie chodzić o kogoś, kto jest namacalny. Bóg też jest namacalny. Boga można namacać swoim uczuciem. No nie da się tutaj z tobą w tym temacie jakoś porozmawiać, bo wszystko właśnie to sprowadza się do tego, że to jest takie fajne, bo kiedy rozmawiamy o Bogu, to mówisz o tej wszechmocy tak, jakbyś siedziała obok ciebie. Tak jakby to był bo drugi ona człowiek. Siedzi, bo ona siedzi, Bóg jest wszechobecny. Jest i w górze, i tu między nami. Jest swoją mocą, prawda? A Jeszua, jego syn, którego katolicy nazywają Jezus, jest moim przyjacielem, bardzo bliskim. I ja lubię z nim rozmawiać, bo to się rozmawia duchowo i nie trzeba słów. Tak, tak, ale wiesz, ale... Ja mam pytanie do osób słuchających audycji. Czy ktoś z Państwa, ktoś, kto jest po drugiej stronie, chciałby zadać jakieś tak, tak. pytanie naszej babci Sidoni? Zaznaczam naszej babci Sidoni. Wrócimy do tego, że babci się słucha. Tak, a nie. Trzeba słuchać babci. Trzeba słuchać babci. Proszę mi tu nie przychodzić na prywatę. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie, nie wiem, coś się dowiedzieć? Co? Każdy z nas coś ma w głowie. Piszcie. Tak, tak. Już trwa nam audycja godzina i 15 minut. Poznaliście poezję Sidoni, poznaliście też kilka momentów z życia Sidoni. Może ja zwróciły się pytania. Mogą to być pytania odnośnie wierszy, mogą to być pytania jakieś tam do Sidoni prywatne. Zaznaczamy, że oczywiście jeśli Sidonia nie będzie chciała odpowiedzieć na jakieś pytanie, to nie musi, prawda? Zapewniam was, że choćbyśmy my nawet chcieli, żeby odpowiedziała. Na pewno nie odpowie, bo to jest z natury wilk. Tak, no to co? To zachęcamy do zadawania pytań, a ja teraz pozwolę sobie, czy ty chcesz przeczytać wiersz, bo ja mam niespodziankę, jedną z niespodzianek. Nie, myślę, że daj niespodziankę. Od Staszka Rutkowskiego. Tak, bo... Niespodzianka tak. od Staszka Rutkowskiego. Daj. Dla ciebie specjalnie, Sidoniu, niespodzianka od Staszka Rutkowskiego. Staszek Rutkowski też pewnie zdziwi się, że ta niespodzianka się pojawiła, bo on nawet nie wiedział. Posłuchajcie tego. Tańcząc hula. Zatańczyć hula w Honolulu to me pragnienie. Marzeń kres, gdy tańczysz hula w Honolulu, wtedy przemija każdy stres. Nic już nie sławi duszy wilka, chociaż nadeszły mroczne dni.
jest szkóra, co skarganika na ukuleli zagra mi. Nic już nie zławi duszy wilka, chociaż nadeszły mroczne dni. Sam jest szkóra, co skarganika na ukuleli zagra mi. Cię dręczą troski wredne i kłamstwem dręczy jakaś szuja. Jedź na Hawaje, chociaż biedne, owiń się w palmy, zatańcz hula. Nic już nie zbawi duszy wilka, chociaż nadeszły mroczne dni. Sam mistrz szkóra so sparganika na ukuleli zagra mi. Nic już nie zławi duszy wilka, chociaż nadeszły mroczne dni. Sam mistrz szkóra so sparganika na ukuleli zagra mi. Od kiedy to pierwszy raz usłyszałem od Staszka, chciałem zadać ci pytanie, skąd ten wiersz się wziął? Jak to było, że on powstał taki? No bo ja już teraz kiepsko chodzę, a taniec hula to jest taki bardzo ruchliwy. I tak mi się marzyło, że to tańczę kiedyś. No a poza tym sytuacja polityczna też wpłynęła na aha, to. Aha. A jak to? Ja widzę, że ty tak trochę boisz się mówić o swoich poglądach, bo chciałabyś, żeby tutaj raczej było spokojnie, nie? No może... ja nie chcę was narażać, mogę nadawać, kochana. Ależ powiem ci tak, my tu naprawdę jesteśmy mocno ugruntowani i trochę nie obawiamy się tego. Właśnie hula, coż to było z tym politycznymi warunkami, tam jest w tej zwrotce, że gdy kłamią, prawda, wiadomo, że w naszej telewizji czy radio to już jest taki rządowy ściek kłamstw. Aha, i to tutaj było. Żeby to, ponieważ nie możemy się jakoś przeciwstawić temu, to po prostu ignorować, ironizować, mieć to w nosie, zatańczyć hula. Czyli tak naprawdę złapać ten głęboki oddech i powiedzieć sobie, a czasem trzeba po prostu na spokojnie i z takim luzem podejść do czegoś, bo po prostu można dostać do głowy. No ja tak mówię, że są sytuacje, w których mamy jakiś wpływ, ale jak nie mamy wpływu, to ja osobiście nie będę się kopać z koniem. Tak, to są rzeczy, które nas przerastają. No. Znaczy przerastają, jeśli inaczej, możliwości nasze przerastają. I nie da się, po prostu się nie da. I wtedy po prostu tak, to sobie odpuśćmy i poruszajmy bioderkami, chociaż dla przyjemności. No, sobie zamienić to w jakąś satyrę, coś takiego głupkowatego. Rozumiem. To co, czy moglibyśmy w tej sytuacji, ja bym tutaj jeszcze pozwolił sobie zaprezentować jeszcze jeden wiersz z tego żółtego tomiku, A serce moje uciekło daleko, Miłosza. Potem posłuchalibyśmy tego wiersza w milczeniu, tego, o którym mówiliśmy wcześniej, już go odnalazłem. Czy będziesz chciała wybrać któryś z wierszy? No bo to jest cytat z jego wiersza. Ten tytuł tomiku, tak? Bo powiedz, to jest tomik, który tak naprawdę ty go złożyłaś w całość, prawda? Ja go złożyłam, bo on wpisał na takich świejskach, gdzieś tam pogubił, to ja to potem odnalazłam i złożyłam. Aha. Chciałaś, żeby to przetrwało trochę, nie? Tak, chciałam. Kochani, Asidonia mi wczoraj powiedziała tak. Jeśli jakiś buchnęliście mi tomik, to jest na pewno ten żółty, bo ja już go nie mam. A ja od razu powiedziałem, że tak, ukradłem w kukułazach. Skserujemy sobie najwyżej. Ten mamo czy ten tęsknota?
To jest tęsknota i to jest jakby list jego z wojska do mnie, bo on wtedy był w wojsku. A, to jest list z wojska. No to moi drodzy, posłuchajmy teraz tego wierszu. To jest dedykacja. To jest wiersz Tęsknota, mojej mamie dedykuję. Posłuchajmy. Zapada zmrok nad koszarami. Gwiazdy migoczą na niebie. Księżyc leniwie maszeruje, jak żołnierz na warcie. Leży na pryczy, a serce moje uciekło daleko stąd, do miasta, za którym tęsknię, do matki, która tak blisko mnie, a jednak tak daleko. Lecz cóż, rano trzeba wstać, założyć moro i ciężkie buty. Jestem żołnierzem. No właśnie. A tutaj pod tym wierszem widzę zdjęcie piesia. To nasz piesio. To wasz piesio? Czy to ten piesio, który był przyczyną twojego wypadku? Nie. To poprzedni piesio. To ten poprzedni. Ale też taki z ulicy, bo to mój syn zawsze przynosił jakieś zwierzaki pogubione, koty, psy. Wiesz, ten wiersz tutaj z tego wojska, jak inaczej brzmi po tym wszystkim, co się stało i po zamkniętej historii syna, zdanie jestem żołnierzem, nie? Mnie bardzo brzmi to, że serce jego uciekło daleko, bo moi przyjaciele, jak byli na pogrzebie syna, ufundowali mu wieniec i na szarfach właśnie to napisali, serce jego uciekło daleko. A to jestem żołnierzem, dla mnie teraz tak brzmi właśnie. Ciągle syn, czułem, że walczę. Mój syn bardzo chciał zostać komandosem. No, ale w międzyczasie zachorował i nie mógł się tam dostać. Ja znowu miałem na myśli tą walkę taką o to, żeby być szczęśliwym, żeby wszystko było dobrze. To on takie... po prostu pisał, że jest żołnierzem i podlega pewnej dyscyplinie żołnierskiej. Musi wstać. Muszę wstać, muszę zrobić to. Włożyć te buty i iść na walce. Tak, mimo że jest ta tęsknota, że jest ta, że jest ta ulotna myśl tuż przed snem. No niestety nic mnie nie może zatrzymać przed tym, że jestem żołnierzem. Magda, czy teraz będzie wiersz, który przeczytasz ty? To co? Możemy? Na razie niespodzianka? Niespodzianka, jaki to będzie wiersz? Okej. Okay. Ja to pozwolę sobie. Niespodziankę. Puść. Niespodziankę. Nie. Teraz wiersz. Niespodzianka za chwilę. A teraz Magda przeczyta wiersz. Jesteś chwila. Ja kierownikiem, więc. Chwila. Tak rozpaczliwie wyciągamy ręce po życie, które nas omija. Po szczęście, które nas nie lubi, po spokój, który o nas zapomniał, po drugiego człowieka, który nie istnieje, po miłość, która nami gardzi, tylko ta piękna śmierć układa swoją głowę obok naszej na poduszce ciszy. No i co z tym wierszem, Magda? Dlaczego ten? Masz pytanie jakieś? To są moje klimaty. No to jakby to było wiadomo, jakie ja wiersze mogę stąd powybierać. I takie, w których odnajduję coś swojego dla siebie. No i co? Ale mam prośbę, żebyś ty przeczytał jeden wiersz. Tak? Tak. Czekajcie, bo mamy może jeszcze tutaj kilka pozdrowień, bo widzę, że się pojawiają. Buziaki dla Sidonii od bałwanków. Ona wie, o kogo chodzi.
A my już też wiemy, o kogo chodzi. Gośka Bałwanek, tak. Witamy bardzo serdecznie. Nie ukrywamy, że też już wiemy, o kogo chodzi. Tak, mój Bałwanek, tak mówiła nam Sidonia. Witamy cię, witamy serdecznie. Alicja Nawaratne pisze, chciałabym się dowiedzieć, Sidoniu, czy dużo piszesz teraz i czy planujesz wydać jakiś nowy tomik? No wiesz, pisać to ja mogę, tylko że ja nie mam w tej chwili motywacji, bo to wszystko się z kosztami wiąże i ja wszystko na własny koszt wydaję, a teraz to już nie mam pieniędzy. Tak. Staszek pisze, dziękuję Mariuszu za miłą... Ale ja przerwę ci. Tak? No jednak jest coś nowego. Jest coś nowego wydane, to nie jest poezja, ale jest. Poezja, to jest proza, to wydałam jeszcze w planie, ponieważ jakoś tak bardziej mi teraz leży proza, mam jeszcze parę pomysłów, tak. Tylko że no, to się wiąże właśnie z kosztami więc wydania. Więc to nie jest tak, że nie piszesz, bo nie, jest, nie piszę w tej jakby chwili. Jakby w tej chwili przerzuciłaś się z poezji na prozę, w tym się bardziej odnajdujesz, to ci bardziej gdzieś tam w duszy gra i piszesz, cały czas piszesz, tylko że prozę w tym momencie. To co, kochani? I mamy tą nową prozę. I tak ci powiemy, Alicjo, że przy najbliższej okazji, a nawet ci damy taką jedną prozę. A Alicji? Co nam zależy? Tak. Tak. Tak, tylko Alicja musi ze swojej Częstochowy zawitać znowu do Krakowa. Tak. To już wiesz, Alicja, że mamy dać pieniądze. To co? To fragment prozy. To proszę czytać. Tak, przeczytać ten fragment prozy. No. Moi drodzy, zanim przejdziemy do niespodzianki, o którą prosiła Magda, ja pozwolę sobie wspomnieć o właśnie najbardziej świeżym wydaniu. Jest to opowiadanie Powrót do krainy Goshen. Ono umiejscowione jest w Warszawie podczas powstania i później w getcie, później w obozie koncentracyjnym, prawda? Nie w obozie, nie, tylko w Warszawie i w Hajsie. Mhm. W Izraelu. Dobrze, ja tutaj już pozwolę sobie przeczytać ten fragment, który wcześniej mnie poprosiłaś o przeczytanie, bo będzie mi łatwiej go zinterpretować. Pokażę, że znając tekst jest jeszcze łatwiej. Moi drodzy, dla was specjalnie przeczytam teraz fragment tego opowiadania Powrót do krainy Goshen autorstwa Sidonii Rup. XIX kwietnia wybuchło w getcie warszawskim powstanie zbrojne i trwało do 16 maja 1943 roku. Walki zaczęły się o świcie. 850 członków Waffen-SS uzbrojonych w karabiny maszynowe, miotacze płomieni, wozy pancerne i czołgi wkroczyły na teren getta. Najcięższe walki toczyły się na ulicy Zamenhofa i Nalewek. Niemcy systematycznie posuwali się, paląc domy i strzelając do uciekających ludzi. Wspierał ich w tym Wehrmacht, SS oraz oddziały ukraińskie i łotewskie. Nikt nie miał złudzeń. Nie walczyli o wolność, ale o godną śmierć. Gdy zaczęto podpalać domy, Regina też wiedziała, że nie może wybrać między życiem a śmiercią, ale między rodzajami śmierci. Zginąć żywcem spalona lub się otruć. Podjęła decyzję. W szpitalu dziecięcym wstrzyknęła wszystkim dzieciom śmiertelną dawkę potasu. Na końcu także sobie. Gdy po miesiącu powstanie kończyło się klęską żydowskiej organizacji bojowej, jeden z przywódców, Mordechaj Anielewicz, wraz ze swoją grupą popełnili zbiorowe samobójstwo w starym bunkrze. Marek Edelman wraz z małą grupą postanowili przejść kanałami na aryjską stronę.
namawiali Gershona, aby poszedł z nimi, ale odmówił. Chciał zostać z rodzicami i dziadkiem. Najsmutniejsze było to, że w czasie, gdy oni umierali za murem, po aryjskiej stronie wesoło kręciła się karuzela z roześmianymi ludźmi. Rodzinę Gershona wygarnęli z innymi przed dom. Wrzask Niemców i poszczególne wystrzały nie napawały optymizmem. Dziadek wyszedł okryty tłasem i z Biblią w ręku. Chyba był z nich najdzielniejszy. Gdy tylko stanął wśród zbierającego się tłumu ludzi, otworzył Biblię i podniesionym głosem zaczął czytać. Wystąpię z gniewem przeciwko wam i ukawrzę was siedmiokrotnie za wasze grzechy. Zasapał się, więc wziął głęboki oddech i wykrzyczał jeszcze: spustoszę wasze wzgórza i rozwalę wasze obeliski i wyrzucę wasze trupy. Niemiec stojący naprzeciw niego patrzył z początku z rozbawieniem, ale w końcu znudziło mu się słuchać i strzelił dziadkowi między oczy. Dziadek upadł na twarz, nie wypuszczając Biblii z ręki. Gershon rzucił się w jego stronę, aby go podnieść, a wtedy stojący obok Ukrainiec strzelił mu w głowę. Gershon zgiął się i pochylony stał jeszcze chwilę, jak często na koncertach, gdy kłaniał się widowni. Potem upadł obok dziadka. Pognali ich do podstawionych bydlęcych wagonów. Jechali stłoczeni i spoceni. Profesor cały czas obejmował żonę, czuł jej strach i swoją bezsilność. Wtulił twarz w jej włosy, były szorstkie i zakurzone. Powiedział szeptem: Etel, jesteś jedyną kobietą w moim życiu. Nie odpowiedziała. Rozumiała, co to znaczy. Wygarnęli ich na rampie w Treblince. Była już noc. W mglistym świetle latarni widzieli kolczaste druty ogrodzenia i zarysy baraków. Zaczęła się selekcja. Żandarmi pejczami chwytali za lewą i prawą stronę. Spychali na lewą i prawą stronę. Byli panami życia i śmierci. Byli bogami. Wściekle ujadały psy, szamocząc się na smyczach. Wydawało się, że zaraz skoczą na ten bezsilny, przerażony tłum. Głośno płakały dzieci. Oderwali siłą Etel z jego ramion. W półmroku widział, jak wyciągnęła ku niemu ręce, jakby błagała o pomoc, coś krzyczała, ale w tym zgiełku nie było słychać jej słów. Po chwili żandarmi zgarnęli ich do budynku stojącego w oddali od bloków. Mężczyźni stali dłuższą chwilę w milczeniu, potem wyciągano ich pojedynczo i znowu wstawiali z lewej lub prawej strony. Profesor został w grupie niewybranych. Wiedział, że już na nich zapadł wyrok. Stał się nagle nad wyraz spokojny. Strach czy rozpacz niczego by przecież nie zmieniły. Pójdziecie do łaźni, ryknął kapo. Rozbierzcie się i wejdziecie tam, wskazał pejczem budynek, za którym zniknęła Etel, kobiety i dzieci. Szedł sztywno. Przed budynkiem stali esesmani i paru więźniów w pasiakach. Gdy mijał jednego z nich, zapytał szeptem. To nie jest łaźnia, prawda? Tamten również cicho odpowiedział. Nie. I jeszcze dodał. Otwórzcie szeroko usta i oddychajcie głęboko. Wtedy się szybciej umiera. No i kochani, co tu powiedzieć? Powrót do krainy Goszen.
Goszen to jest taka biblijna kraina, gdzie jest bardzo dobrze, jest szczęśliwość i którą Bóg wybrał dla swoich wybrańców. Jest taka przenośnia, bo każdy człowiek ma takie swoje Goszen, w którym chciałby żyć. No właśnie, a to opowiadanie jest o... Bo ja jeszcze nie miałem możliwości jego przeczytania, bo świeżo dostałem wczoraj tą książkę z tym opowiadaniem. Czy ono przynajmniej ma odrobinę optymistycznego zakończenia? Wiem, że przy takich historiach ciężko powiedzieć o optymistycznym zakończeniu. Jest, czy kończy się dobrze? Optymistyczny, to znaczy nie dla wszystkich, ale w ogóle to jest taki... No nie będę zdradzać końca, tak, ale jest... Daje nadzieję? Tak. Całe szczęście. Bo no, dzisiaj to czytając pierwszy raz, a teraz drugi raz, no jest moc emocji przeżywanych, moc. Daj teraz jakąś niespodziankę. Teraz... No moi drodzy, to teraz w takim razie obiecany ten wiersz, dobrze? Ten, który napisałem, o którym mówiłem, udało się go odnaleźć, a za chwilę niespodzianka. Co wy na to? Może możemy tak zrobić? To jest wiersz, o który mnie poprosiłaś. Ja pamiętam, jak ty mnie wtedy strofowałaś na Messengerze. Napisałeś już? Pamiętaj, wtedy i wtedy jest data. Proszę cię, napisz na ten dzień, to jest dla mnie bardzo ważne. Pamiętam to i... No i zresztą babcia potrafi zmobilizować. Nie, babcia potrafi, tak. Jasne. No. Macie babcię słuchać. Macie babcię słuchać, tak. Magda, słyszysz? No to posłuchajcie, to jest właśnie ten tekst. W milczeniu. To jest mój wiersz napisany specjalnie z okazji rocznicy śmierci Miłosza. W milczeniu. Widzę, jak siedzisz smutna, zapatrzona w mrok okna. Spóźniony o jedną tylko chwilę, za długo klęczałem przed cielcem. Mamo, uśmiechnij się, nie błądzę. Iskierka twoich modlitw rozbłysła, oświetliła drogę, nim oczy zamknąłem. Pierwszymi, jakimi mnie dziecko uczyłaś, są teraz ostatnimi słowami, którymi ciało okryłem. Święć imię twoje. Ty, który jesteś. Milczeniem wypełniasz rozłąkę, nasłuchując kroków pod drzwiami. Mnie uczyłaś, by dzień święcić śpiewem. Uczciłem mój ostatni. Psalm Dawidowej mądrości wypełnił spokojem duszę zmęczoną. Już nie schną kości moje grzechem. Zrzuciłem zbyt duży ciężar win. Nie czuwaj w milczeniu. Zaśpiewaj radośnie, bo niebawem dotrę do celu. Widzę, mamo, złożone razem dłonie, a bruzdą policzka spływa kolejna łza. Zrozumiałem już ostatni grzech. Przedkładając nad wszystkie prawa to jedno, szacunek należny Tobie, za wcześnie wyruszyłem tą drogą. Przeze mnie marzniesz samotnie, milczeniem wypełniasz dni. Czekasz cierpliwie, bo obiecałem. Przepraszam, mamo. Nie przyjdę już podłożyć drwa do ognia w kominku. Taki to wiersz, moi drodzy.
Nie da się z wami, no. Jak ja mam cokolwiek teraz powiedzieć? Może ja przeczytam. Czekaj, Nani napisała. No właśnie. Zapytajcie proszę, czy można gdzieś nabyć chociaż jeden tomik. Bardzo mnie wzruszyły te teksty. I jeśli można, to uściskajcie Sidonię. A pewnie od razu uściskam. I mamy to z głowy. Cała Sidonia. Poczekajcie. Właśnie o tomiku. Czy one są w ogóle w sprzedaży? Nie, one... Nie, już nie są, bo to były małe serie i tak trochę sprzedałam, trochę rozdałam i już nie mam. To znaczy mam jeszcze parę, ale bardzo małą ilość. Dobrze. Wiesz co, ja się przyznam, że my dostaliśmy Czas równoległy, tak? Dobrze pamiętam? Ten tomik. Dostałem Czas równoległy od ciebie kiedyś z dedykacją, a potem przesłałaś jeszcze raz Czas równoległy bez dedykacji za pomocą poczty. Czy byłoby ci przykro, gdybyśmy podzielili się nim z Edi? Nie, no możesz dać, oczywiście. No to Edi masz załatwione, widzicie? Tylko, że to jest według mnie najgorzej wydany tomik, bo tam jest trochę błędów drukarskich, ponieważ mój korektor robił to na kolanie, szybko i w ostatniej chwili, także jest tam trochę błędów. To co, to będziemy po prostu prosić Edi, że jakby czytała to z przymrużeniem oka błędy drukarskie, ale przecież no my tutaj nie jesteśmy, wiecie, nie czytamy oczyma, a bardziej sercem Edi też. Dobrze, teraz tak. Staszek napisał: dziękuję za niespodziankę, której się nie spodziewałem, że zaśpiewam ten wiersz babci Sidonii właśnie dziś. No Staszku, i się cieszymy, bo hula hula idealnie pasuje do twojego głosu i sposobu interpretacji, było pięknie. Wiesia napisała: odpowiadam, dziękuję bardzo Stasiu, a do babci Sidonii fajnie słyszeć twój głos, mamy album pamiątkowy z twoich urodzin i jeszcze dodam do niego twój ciepły i serdeczny głos. Tak, bo Wiesia również w tym albumie jest, który ci zawieźliśmy, tak jest. Alicja napisała: o, dziękuję pięknie, niebawem będę w Krakowie, jutro łapczywie czekam na prozę Sidonii. Czyli Alicja jutro obiecałaś, będzie na wydarzeniu, na którym niestety nas nie będzie, bo my niestety nas na wydarzeniu nie będzie, ale stety na szczęście będziemy w Zakopanem, więc Alicjo, musimy się umówić na inny termin, bo jutro zabieramy Sidonię w góry. No, Sidonia nas zabiera w góry, bo Zakopanem zabieramy się wspólnie w góry. Ja was zapraszam i płacę bilety. Tak. Dobra. No, ale Zakopane to właśnie, kiedyś opowiadałaś o Zakopanem, jeszcze dzisiaj chyba nam mówiłaś o tym, że to było miejsce, w którym też żyłaś, mieszkałaś, prawda? To była moja pierwsza praca po szkole pielęgniarskiej. Pracowałam u profesora Rzepeckiego na torakach chirurgii. Była bardzo ciężka praca, ale Zakopane mnie urzekło. Jak byłam jeszcze w szkole, przyjechałam tam kiedyś w zimie i nie było tych samochodów, tylko sanie i jeszcze dworzec ten stary stał i taka, przyjechałam o 12 w nocy, był śnieg i te laterenki i to było takie urzekające, że ja się zakochałam w Zakopanem. No a teraz na starość i przy mojej chorobie, kiedy można co chwilę tam, to znaczy odejść całkiem, tak sobie kiedyś marzyłam, jak leżałam tam na łóżku, żeby chociaż przed śmiercią jeszcze raz zobaczyć Zakopane. No to i właśnie pojedziemy, zobaczysz, jak teraz wygląda, jakie tam tłumy i w ogóle się odkochasz w Zakopane. Ale są góry. Są góry, jest spojrzenie. Pewnie będą też wspomnienia. No. Przecież tak jak dzisiaj, jak byliśmy na Kazimierzu, ta muzyka żydowska, prawda? Przepięknie. Tak, tak. Te kamienice żydowskie, ta atmosfera. Ale najpiękniejsza aura to była w tym muzeum w Starej Synagodze. Mhm. Tam już takie naprawdę była taka żydowska dusza. Nie? No, ja też. Z Zakopanym przeżyłam swoją pierwszą miłość, niestety tragiczną, bo mój chłopak umarł na gruźlicy. I tak chciałam to wszystko sobie jeszcze przypomnieć. No to będziemy mieli okazję, jutro zobaczymy. Dlatego nie będzie nas w efemerii, jutro byliśmy dzisiaj na kawie, bo nie mogliśmy sobie
odmówić tego, żeby zaprowadzić cię do efemerii, gdzie to Sidonia dopiero dowiedziała się, co to działo się w Dniu Kobiet, ale o tym jeszcze pogadamy. Prawda? Coś masz jeszcze do poczytania. I o niebieskim kapeluszu. I o niebieskim kapeluszu. Staszek Rutkowski pisze bardzo ciekawy i zarazem przejmujący tekst, doskonale wyrecytowany. To chodzi o ten fragment opowiadania. Wiesia napisała: tu nic się nie da powiedzieć, płyną łzy, napisała Wiesia. Staszek napisał: za każdym razem, jak słucham tej recytacji wiersza, to aż same łzy lecą ze wzruszenia. Tu chodzi o ten wiersz mój, który napisałem z okazji. Tak. Renia napisał: powiedzcie, jak się nie wzruszyć? Wiersze Sidonii, proza to jest konkretny, pełen głębokich emocji przekaz. Ciepło serca i życiowa mądrość. Wespół. Sidonia mówi nam o przeszłości, która i teraz niestety się dzieje. Strach, śmierć, ból, tęsknota. Próbowałam się nagrać na Messenger, ale coś nie działa. Jestem i słucham was. Dziękuję za tę niezwykłą, ważną, piękną audycję, napisała Renia. Na co Adam Sikora napisał: słuchając wcześniejsze opowieści, teraz wiersza, zaparło mi dech w piersi. W piersi. Tak napisał. Czy ty masz jeszcze jakieś wpisy, Magda? Edi podziękowała za tomik, który dostanie z uwielbieniem nas. Tak, no tak, tak. Jak mamy, to lubimy obdarować czasami kogoś. Wiesz co, jednak nie ty będziesz czytał ten wiersz, tylko poproszę babcię. Który? Tak, chwileczkę przerwy, puścimy muzykę na wstęp, a potem wiersz. Dasz radę przeczytać, czy już tak. Jest za ciemno? Nie, ja jestem w sokole oko. Babcia widzi lepiej. Sokole oko, wilczy wzrok. Ci coś powiem, ja tylko patrzę jednym łukiem, bo mi spieprzyli drugi. I dlatego ostre. Ale bardzo dobrze widzę tym łukiem. Dobrze. Kochajcie poetów. Oni są jak motyle tańczące w fioletowej mgle. Gdy odbiegają do swoich snów, nie biegnijcie za nimi. To jest świat, do którego nie wejdziecie przez żadną bramę. Gdy milczą, nie wchodźcie w ich milczenie. Przystańcie na progu, czuwając. A jeśli zapragną umrzeć, nie zabraniajcie im tego. Może właśnie wtedy czują się najszczęśliwsi. Tak, i to jest... To jest ten wiersz, który mówiłaś, że on jest o synu twoim, prawda? Tak, o moim synu. Ja zaaprobowałam jego wybór. Był dorosły i miał prawo wybrać sobie takie odejście. Mhm. Będziesz czytać teraz wiersz... Miłosza. Miłosza, tak? Mhm. Niechciani, niezrozumiani odlatują na skrzydłach narkotykowego motyla. Niechciani, niezrozumiani szukają swych zaćpianych wizji ze łzami w oczach, strzykawkach w ręku. Godzą się na byle jakość, a nad ich głowami trzepocą skrzydła zapomnianej miłości. Tak, i to jest wiersz Miłosza. Czy ja dobrze pamiętam, czy w Głuchołazach go czytałaś? Nie czytałam. Nie czytałaś, nie? Nie. Ja pamiętam, że była rozmowa na temat chyba właśnie tego wiersza z kimś i było, że może lepiej ten wiersz nie, bo on jest taki kontrowersyjny. To nam opowiadałaś jakąś historię, ja nie pamiętam teraz, ale to o ten wiersz chyba chodziło. Jego. Czy to gdzieś się nie przewinęło? Pamiętam. Nie pamiętasz? No właśnie pamiętam, że tu chodziło o to, no tak, ale tutaj jest jakieś o narkotycznych, o szczykawkach, może lepiej nie ruszać. Nie pamiętam, tak mi się jakoś... Mój syn nie był narkomanem, mój syn był hazardzistą. Tak wiem. No tak właśnie opowiadałaś, ale on tutaj, mówię, ten wiersz właśnie, wiesz, o... Ale miał dziewczynę, która była narkomanką. Aha.
Mam dla ciebie niespodziankę. Otóż odezwał się ktoś, z kim należałoby wyjaśnić pewną małą nieścisłość. Przywitał się Mladen Karawelow, który napisał: też witam i pozdrowienia. Mladen, myśląc, że odbierasz go za Ukraińca, został usunięty z twoich znajomych. A myśmy mu wyjaśnili jednak, że to chodziło o to, że to nie ty usunęłaś niektórych ze znajomych. Sama się usunęłaś i to był czas, kiedy podjęłaś decyzję odejścia z Facebooka. No i zabrałaś tym wszystkim ludziom, którzy dzisiaj tu są, kontakt z tobą. Większość tych ludzi malowała sobie ukraińskie chorągiewki, a ja ich nie toleruję. Mhm. No właśnie, no właśnie. I Sidonia swoim wilczym, wilczą duszą powiedziała: okej, za bardzo mi tu, że tak powiem, zalatuje wonią nieodpowiednią. I jak wilk, kiedy czuje nieodpowiednią woń, czmycha po prostu w krzaki, bo woli wolność, tak? Tak, woli wolność, ale jeśli chodzi o ten wiersz o wilkach, to ja go napisałam w czasie stanu wojennego w Polsce, kiedy należałam do opozycji i nas właśnie tak ścigali. Tak, nas ścigali. To co, chyba to jest najodpowiedniejszy moment, nie? Moi drodzy, premiera radiowa, tak? Tak. Myślałam, że spojrzałaś na mnie, że coś jeszcze chciałaś dodać. Nie. Premiera radiowa. Mieliśmy okazję posłuchać tego już na YouTubie, ale a Sidonia wczoraj podczas wieczoru... Zapadał jej maniu przed snem. Tak, razem z teledyskiem zrobiło wrażenie. Tak jak to napisaliśmy, to nie jest miły i wesoły teledysk, tylko ma zrobić emocje i zostawić je w sobie. Posłuchajmy. Homo homini lupus est. Najnowszy klip zespołu Nemesis do słów Sidonii Rup. Kiedyś tytuł Wilki, dzisiaj Homo homini lupus est. Posłuchajcie.
nad sosnami wilczą dusze, wilczą dusze, wilczą dusze. No i tak właśnie, homo homini, lupus est. Jakie wrażenia po posłuchaniu, obejrzeniu klipu? No, klip jest wstrząsający, ale ja kocham wilki. Ale ja kocham wilki. No właśnie, ja też opowiadałem tobie i zdaje się, że też opowiadałem, że ten klip miał być właśnie efektem naszej rozmowy. Kiedy ja napisałem ci z takim... wzniosłem po przeczytaniu wierszu. Ja też chyba jestem wilkiem, a ty mi powiedziałeś, jak to było? Ty nie jesteś wilkiem, ty jesteś muszelką. Tak to było. No i wiesz, i tak wtedy narodziła się ta myśl, wszyscy jesteśmy wilkami, jeśli chodzi o ludzi. Nie ma owiec. Są owce, są. To są ludzie pasywni, którzy nie podejmą walki. Będą się godzić na wszystko. W imię byle czego. Mówi mi wiele czego. Ale gdzieś tam w małych sprawach, w swoim prywatnym życiu też są wilkami. Każdy ma za sobą grzechy. Każdy ma za sobą coś, czym zranił drugiego człowieka. Albo jest osobą właśnie kochającą wolność. Czasami to uczucie, znaczy inaczej, ta postawa pasywna jest też jakby źle odbierana i odbierana jak poczucie wolności. Ja się w nic nie wtrącam, robię sobie swoje, co chcę w swoim tym, ale nie ma świadomości, że jestem owcą i nie widzę klatki wokół siebie. No bo tak jak kiedyś żeśmy mówili, że jak się stoi w zoo po dwóch stronach tej klatki, to nie wiadomo, kto kim jest, prawda? Zwierzę myśli, że człowiek jest w klatce, a człowiek myśli, że zwierzę jest w klatce. Tak.
A utwór mocny, czy on też oddaje jakby ten charakter tego utworu, tej muzyki i śpiewu, on oddaje to, co chciałaś powiedzieć w tym swoim wierszu? Tak, oddaje. Oddaje. Tylko to jest ta muzyka, tak jak mówiłaś, że muzyka, która to mniej do ciebie trafia, to prawda? Rodzaj muzyki. To są moje klimaty, ale ja doceniam, że ktoś to stworzył. Mhm. Dziękuję bardzo. No super, także Ania i Darek, możecie odetchnąć z ulgą. Bardzo się podobało, bardzo się podobało. Magda? Niespodzianka. Niespodzianka. Pora na jeszcze jedną niespodziankę. Niespodzianka. Tak, mamy jeszcze tutaj trzy niespodzianki dla ciebie w postaci recytacji. No skoro była Renia, tutaj tak ładnie napisała, no to teraz Renia. A z Renią to była taka historia, że Magda wyszukiwała osoby, które jakoś znają cię albo znają twoją poezję i prosiła o recytację. I wieczorem zupełnie przypadkiem przedwczoraj odezwała się Renia tak po prostu. I Magda mówi, robimy taką... A Renia mówi, jasne, oczywiście. I chwilę potem było. Tak to było, Magda, tak. Jak to szło? Opowiadaj. No przede wszystkim dowiedziałam się, że jakby z Renią już jakiś kontakt miałaś wcześniej. Będziemy u Reni w przyszły weekend. Za twoim przyzwoleniem Renia dostanie twój numer telefonu. Bo gdzieś te przy tych zmianach telefonów niestety u mnie też to się zdarzyło. No, część tak, telefonów ja potrafi się zmieniać. Też tak miałaś, nie przekopiuje się i gdzieś to się po prostu gubi i to nie jest fajne. Więc nie, Renia akurat tutaj bardzo, bardzo cieplutko się o tobie wyrażała. Żałowała, że nie ma kontaktu. Nie? Nie robiła tego ze względu na to, że w przyszły weekend jesteśmy u niej. Ale teraz. I mogłaby mieć przeklapadę. Zobaczcie, to jest tak. Mladen odebrał w taki trochę negatywny sposób ten moment, kiedy zamilkłaś, myśląc, że to jego wyrzuciłaś, a ty po prostu odeszłaś z Facebooka. Tak. I to samo stało się tutaj z Renią. To by się wydawało, że Renia przestała się do ciebie odzywać, a Reni po prostu zniknął telefon. Znaczy numer telefonu. Fajne, bo dwie przynajmniej sytuacje wyjaśniliśmy. Tak, nie ma, bo on tutaj nam nie odbiera. Widzę, że nie ma pstrykszków. Tak. Przywitała się Paola i pozdrowionka od Paoli. Paola to jest prezenterka w Radiu Guardian, również prowadzi audycję. Przywitała się od czasu, kiedy myśmy zamilkli. Paola pojawiła się w naszym radiu, zaczęła grać audycje swoje, a teraz jest ma okazję posłuchać nas, więc pozdrawia też nas, tak? Przeczytaj pierwsza. Tak, przywitał się Artur. Artur z Katowic. Jeśli mówi tobie to coś, witam was, pozdrowienia. Artur Witamy z Katowic. Witamy cię, Arturze. Przeczytaj i drugie. Teraz, i teraz właśnie moi o to drodzy, mi chodziło. Ania z Głuchołaz, poetka, napisała tak. Właśnie napisałam szósty wiersz. Dzięki, że jesteście. A Sidonia nam powiedziała, to taka płodna poetka. Więc Aniu, niestety, jeśli pochwaliłaś się, że napisałaś sześć wierszy podczas tej audycji, to podziel nie się wiem, z nami. Nie wiem, czy wiesz, ale bardzo byśmy cię prosili, przynajmniej żebyś jeden wiersz, jeden, może być najkrótszy z tych, które napisałaś, przesłała. Tak, tutaj może być. Na tym, to na wiadomości. Tutaj na wiadomości. Mamy nadzieję, że Sidonia go przeczyta. No nie. Ja? No oczywiście. To ja. To no to ja przeczytam, ja mogę czytać z biegu, tak. I teraz tak, teraz będzie niespodzianka, więc masz tą chwilę, żeby przesłać ten wiersz. Tak, tak. Czekamy na tą, a wspomniana wcześniej Renia Błaszczyk i ten zupełnie wydawałoby się przypadkowy zbieg okoliczności, kiedy Renia mogła jeszcze zdążyła się nagrać i przeczytać tu jej wiersz, a zrobiła to sześciokrotnie. Napisała tak, wiersz, 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 ostateczna wersja. I to było sześć maili. Więc przyłożyła się do tego bardzo, bardzo solidnie. Posłuchajmy tego wiersza. Moje małe radości, okruszynki słońca trzymane na rozwartej dłoni w wietrzny dzień. Malutkie sny pod poduszką. Gdzie was szukać, kiedy nadchodzi szary czas, a deszcz
zaciemnia okna mego serca. No właśnie, i tak oto Reniusia przeczytała twój wiersz. Ania Angie z Nemezis. Z Nemezis, napisała. Wokalistka. Dziękujemy, że się podoba. Wiemy dobrze, że to nie Sidonik Klimaty, ale czy muzyka nie jest odzwierciedleniem duszy? Tym razem mojej. Pozdrawiam, kocham. Tak. No właśnie, ona ma inny klimat i ja mam inny. Dokładnie, ale to jest tak fajnie, bo gdzieś nawet w komentarzu ktoś, chyba Alex, napisała tak: kiedy czytałam wiersz, miałam jakieś emocje. Potem usłyszałam utwór, miałam inne emocje związane z tym, a potem zobaczyłam klip i jeszcze inne emocje, bo to jest tak. Ty go napisałaś z intencją jakąś, Ania, interpretując ten wiersz w swoim wykonaniu, a Nemezis w tym okładzie muzycznym, pokazała tą swoją wizję tego tekstu, a ja znowu swoją wizję dodając wideo, więc każdy z nas inaczej to tworzy, ale każdy z nas jakby inną drogą, ale pokazuje, że poezja jest żywa, nie? Że ona, że to nie jest tak, że to jest jedna, jedyna możliwa, zamknięta w pudełko interpretacja, że to, no, to jest tworzywo, które dochodząc do odbiorcy za każdym razem weźmy pod uwagę, rodzi. Że słuchacze też, każdy z nas, no tak, każdy ma może odbierać to inaczej. To jest odczytywać tak. Jakieś inne tak. Tam przesłania. Tak, i to no, ja powiem wam, że jak usłyszałem pierwsze tony muzyki, zanim jeszcze popłynął tekst, to sobie pierwsza myśl mi przyszła, jak ona to teraz wyśpiewa do tej muzyki? Ta muzyka gdzieś mi tak, wiesz, nie? Bo inaczej go sobie odbierałem, ten wiersz. I nagle zaczyna Ania śpiewać, po drugim, trzecim jakby odśpiewaniu fragmentu mówię, no tak, już czuję ten klimat, nie? Który tam był. No to jest takie właśnie piękne, że można po swojemu odbierać i to jest cholerna przeprowadzka i zmiana operatora wykasowało telefon Sidusi. Sidonio, kochana, odezwę się za niedługo i już się cieszę. Tak napisała Renia Ewa Błaszczyk. Wiersz Sidoni bardzo współgra z mocną muzyką i niesamowitym głosem Nemezis. Wtłoczył sporą dawkę tlenu w ten utwór. Tak napisała Reniusia. Zaglądam tutaj. Jeszcze Henia Ziaja, widzę, tu napisała tak. Ciekawa i spragniona byłam tej audycji, ale mogę słuchać tylko jednym uchem, bo wnusio przyjechał bardzo stęskniony, bo 3 tygodnie nas nie było i teraz mnie na krok nie odstępuje. To, co mi się udaje posłuchać, jest bardzo ciekawe, ale mam nadzieję, że będzie odsłuch i wysłucham w spokoju. Tak, oczywiście będzie odsłuch, jak to audycje poetyckie Biuro Feniksa. Mam nadzieję, że posłuchamy. Mladem napisał, cieszę się, że się wyjaśniło, bo mi było troszkę niesmacznie. No to tak, już ci może być smacznie. To już ci może być smacznie, smacznego, byleby to nie było. Angie napisała, bardzo emocjonalna dla mnie dziś ta audycja, dużo przemyśleń, ale też łez. Nie wiem, dlaczego dziś mnie tak, na mnie dzisiaj działają wiersze Sidonii, ale wiem jedno, chcę powiedzieć dziękuję. To napisała Angie. No i przecudnie, moi drodzy. Właśnie. Ty chcesz wiersz przeczytać, Magda? Nie. Bo ja chciałem właściwie, bo tu zaczęliśmy teraz od tego, co się działo, bo opowiadałaś o historii wcześniej, a tu już wchodzimy my. Jest ten czas, kiedy jesteśmy my. To Homo Homini zaczęło ten moment takiego może dobrego wspominania. Jak to się stało, że ty trafiłaś na audycję nasze? Skąd to? Gdzie? Przysłałeś mi zaproszenie. Ja ci na Facebooku. Tak, ja gdzieś przeczytałem twój wiersz. Tak? Przysłałeś mi zaproszenie, a potem były zaduszki i ja ci wysłałem wiersz, a ty napisałeś, że go przeczytasz. I tak się tak zaczęło. Ale ja musiałem wysłać ci zaproszenie, bo na pewno gdzieś trafiłem na jakiś twój wiersz i tak delikatnie liczyłem. Wydaje się, że właśnie trafiłeś na Wilka, bo coś mi tam wspomniałeś. Tak mi się wydaje, że właśnie któryś z tych wierszy się
się zaczął. I teraz, moi drodzy, zanim jeszcze będzie kolejna niespodzianka od kogoś, to ja teraz pozwolę sobie wam i Sidonii tutaj przedstawić jeden wiersz, który ja kiedyś dostałem od ciebie, Sidoniu. Posłuchaj. Może konikiem polnym bądź. Na koniczynce różowej albo na tęczy sobie siądź i czaruj gwiazdy swym słowem. Rzęsami zgarnij z powietrza melodię zmierzchu cichutką albo muszelką bądź, taką białą, malutką. Taką różową, malutką, tak? Tak to było. Muszelką bądź. Ja pamiętam ten wiersz, kiedy dostałem go od ciebie. Ależ mi się cieplutko zrobiło. To był takie... Odbierałem to jak takie ciche pianino na serduszku. Takie plum, plum, plum. Każde słowo takie było. Albo z muszelką bądź taką malutką. Przecudowne to było. I z muszelki stałeś się papudrakiem. Papudrakiem, tak. Papudrakiem. I to był właściwie pierwszy, ale był jeszcze taki wiersz, kochani. Taki jeszcze był. Posłuchajcie jeszcze tego wiersza. To jest znowu dla nas po spotkaniu w Głuchołazach. Słonecznym dniem w miasteczku, co leży ponad rzeczką, spotkałam się z uszatkiem i małą czarną szpileczką. Tylko słowa się gdzieś pokurczyły i lęk, że znowu w coś gramy. Powiedzcie mi, przyjaciele, że dusze mamy te same. No właśnie, powiedzcie mi, przyjaciele, i no tak, proszę. Ja wtedy myślałam, że to już ostatni raz się widzimy. Tak, ale czy bo ten wiersz jest taki trochę, on ma na początku ten wydźwięk taki optymistyczny, a potem jest nagle taka refleksja, która mówi o jakichś obawach. No bo ja ciągle myślę, że niedługo umrę, bo przecież jestem chora, no to nie wiem, kiedy ostatni raz kogo widzę. Tak, ale tam było też o tym, czy to wszystko jest prawdziwe. Brakowało nam wtedy rozmowy, nie? No, gramy, no, wszyscy w coś gramy czasem. Nie zawsze jesteśmy szczerzy, nie zawsze potrafimy powiedzieć, co nam leży na sercu, także to nie jest jakaś gra. I to był taki niedosyt, nie? Bo myśmy tam wtedy nie mieli okazji tak naprawdę usiąść i porozmawiać, bo i sala pełna ludzi, potem jeszcze w hotelu właściwie pokój pełen ludzi, nie mieliśmy okazji tak porozmawiać i potem przy tym samochodzie. Ja powiem ci tak naprawdę, jak ściskaliśmy się wtedy na dowidzenia, to był ten strach, który miałem wcześniej przed spotkaniem. Czy my widzimy się już ostatni raz? No właśnie. Czy to jest ostatni uścisk? Dlatego nikt nigdy nie wie, czy ostatni raz kogoś widzi, prawda? Się może zdarzyć wszystko. Artur z Katowic. Artur, no, Sidoni nie ma na Facebooku. Tak. Sidonia nie ma Facebooka. Tak, i to jest Artur, który ma swoją grupę, który z nami często współpracował. Zapytał, czy może zaprosić do udziału w swojej grupie. No niestety, my tu już rozmawiamy właśnie, że... Nie jestem i nie będę. I nie będziesz. No, nie, no, oczywiście. Jasne. Nie i koniec. No, tak, natura wilka taka jest, że nie wraca w miejsca, w których czuł złe wibracje. Adaś napisał, ja jestem mile zaskoczony, Szczypior ma w czasy. Szczypior to jest alter ego Adasia, ale to jest na innych audycjach, na audycjach muzycznych, żartobliwych audycjach. Właśnie. Mieliśmy niespodziankę jedną, pora na drugą niespodziankę. Jeszcze została Alicja, która dzisiaj wywalczyła sobie tą książeczkę z twoim opowiadaniem. Alicję też miałaś okazję poznać. Tak, ona też była w Głuchołazach z nami, to opowiadaliśmy sobie. Ja tak mniej więcej ją sobie przypominam. Przypominasz, tak, bo jest nawet jedno takie piękne zdjęcie, jak stanęło obok Sidonii przy tym spaghetti, właśnie jedliśmy spaghetti, a to było już przed wyjazdem i właśnie Alicja stanęła obok jej koleżanka i powstało to zdjęcie, pamiętam to. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak to było. Ale teraz Alicja przeczyta wiersz.
jesień życia ma jasne kolory. Czapkę z daszkiem i buty zadbane. Nieraz sobie popłaczę wieczorem, lecz zapomni o wszystkim nad ranem. Chociaż czasem się niebo rozłzawi, trochę zimno się zrobi po kątach. Świt słoneczny to wszystko naprawi. Wiatr znów smutki sercowe posprząta. Szkoda, dużo zdrówka, kochana, Artur z Katowic napisał. Artur, szkoda, że cię nie ma. No. Także, moi drodzy, jesteśmy tu cały czas. Jesteśmy, tak, działa, rzeczywiście nas wywaliło na chwilę, ale wróciliśmy natychmiast. Samoistnie. 3 minuty temu, tak. Tak, to już mieliśmy przeczytane, więc jesteśmy na bieżąco tutaj z waszymi pozdrowieniami. Teraz pora na poezję chyba, co? Może poezji troszkę jeszcze, bo już jesteśmy w różnych miejscach, o różnych historiach, ale brakuje wierszy. To co, najpierw jakiś z audycji zaległych? Tak. Poprosimy. Tak, czy poprosimy bohaterko naszej audycji dzisiaj? No, daj jakiś. Daj jakiś, chłopie, daj jakiś wiersz. Daj, jak nie, tylko mówisz, nie, że pitul, dajesz, a nie dajesz. Nie pitul, tylko dawaj wiersz. No to są właśnie takie niespodzianki, bo dla mnie też. Ja nie jestem do końca... Nie mam tytułów wierszy w nazwie plików, więc nie pamiętam, ale na pewno to jest z audycji Pióro Feniksa, czyli jednej z kolejnych, które się odbywały, na których byłaś. Ja wam też za chwilę opowiem, jak to było z Sidonią i moim postrzeganiem Sidonii na początku. A wilki macie z Sidonią razem zrobione? Mam. I mam je też tutaj. Posłuchamy. Tych pensji wilków to jest kilka. Ale ty czytasz. Ja czytam. Ty czytasz. Ja to chyba raz słyszałam. Tak. No to posłuchajmy najpierw tego wiersza. Irena, Rób, Adam i Ewa. Dlaczego ją posłuchałeś? Była wścibska. Lubiała wędrować. Nie pytała cię o zdanie. Mogłeś odmówić, gdy przyniosła owoc słodki od grzechu. A jednak wolałeś utracić wieczność niż magię jej ciała. Teraz plączesz się między pragnieniem a bólem, między wrzawą a lękiem, zamiast spokojnie siedzieć pod parasolem bezczynności. Ale już wiesz, tylko niedoskonałości czynią nas pięknymi. Tak, to wbrew pozorom to nie był wiersz z audycji. Znaczy on poleciał na jednej z audycji, ale to był wiersz, który powstał w związku z podziękowaniem za płyty zespołu Nemezis. To była prośba, zabicie mnie, teraz nie pamiętam czyja, żeby ten wiersz popłynął. Dlatego, że podkład muzyczny jest tak. Nemezis w ramach podziękowania za płytę. Myśmy robili kiedyś taką akcję. Fundujemy płytę na Nemezis. I to był właśnie... Dokładałam szczęście, nie? Tak, właśnie. I to był właśnie wiersz. I chyba wtedy właśnie ty poprosiłaś, zdaje się, że o ten wiersz. No bo to był jakiś świeży wiersz wtedy, jak wysyłałam. To co, moi drodzy? No to skoro Magda wywołała Homo Homini w naszym wykonaniu, to co, Magda? Przeczytasz jakiś wiersz, dobra? Poprosimy. Całkiem nieźle jej to idzie, prawda? Tak, tylko może ma za ciemno już. No, nie. Za ciemno masz? Nie zasłaniaj się wymówkami, tylko pięknie przeczytaj wiersz. No to, żeby wziął ci mikrofon, jesteś szepcząca prawie. No to chwila ciszy i Magda czyta wiersz. Szukamy swoich imion rozsypanych po świecie. Jak paciorków z urwanego sznura, pusty kielich napełniamy własnym sercem.
znowu zapalamy szabatowe świece, aby odnaleźć siebie w sobie. No właśnie, i tutaj dochodzimy do tego momentu, tego, co mnie najbardziej fascynuje. Ta część historii twojego życia, kiedy mówisz, że szukałaś swojego miejsca i potrafiłaś z torbą na ramieniu żyć kilka miesięcy tu, kilka miesięcy tam. Jesteś w stanie policzyć miejsca w kraju, w których mieszkałaś? Znaczy tak, jak powiem, z tego dokumentu, który musiałam składać przy każdej pracy nowej, to było ich około 17. 17 miejsc w Polsce? No. Ale jak wyglądało wybieranie tego? Zupełnie prosto. Pakowałam sobie jedną torbę, bo więcej nie miałam. Szłam na dworzec, patrzyłam na zegarek, która godzina i który pociąg najbliżej odjeżdża, byle gdzie. I wsiadałam w niego i jechałam. Tak, a zdaje się, że w tamtym ustroju, który mieliśmy, to było utrudnione dość móc sobie żyć gdzie indziej, nie? To było... Nie, nie było, bo wtedy pielęgniarki dostawały pracę od ręki, jakiś tam służbowy kąt w wspólnym pokoju, także to nie było problemu z tym. Ale ja nie tylko pracowałam wtedy, bo ja nawet w kopalni w Turoszowie pracowałam na wyciągu, także... Właśnie, opowiadałaś nam, opowiadałaś. A jak to się robi? Co tam robiłaś? No łopatą robiłam normalnie. Tak. Łopatą węgiel na... To była kopalnia węgla brunatnego, szedł taśmociąg i tam węgiel był ten brunatny na taśmie, ale on się osypywał na boki. No myśmy stali z łopatami, żeśmy zgarniali z powrotem na tą taśmę. A nasz majster zawsze mówił przed pracą, bierzcie te swoje pióra i idźcie pisać. To znaczy co? Było ciężko? Było raczej niezbyt dobrze wam szło? Czy o co chodzi? Nie, no chodziło o to, że przecież to byłyśmy młode dziewczyny z takich różnych środowisk, które wolą czytać, pisać, ale chciały sobie trochę zarobić, nie? No i byłyśmy takimi robotnicami tam. Aha. Czy możesz wybrać jeszcze jakiś wiersz i przeczytać? To coś wybiorę. Opowiem ci pewną historię. Magda, przeglądając twoje tomiki, nagle trafiła na jeden wiersz i mówi tak: Magdalenie Zybowskiej? O co tu chodzi? Ja mówię, to wiedziałem, ale to w tym wcześniejszym. Tak, ja tam z dedykacjami było kilka wierszy. Nie? No właśnie. A możesz tam przeczytać Magdalenie Zybowskiej? Mogę. Byłoby super, bo to akurat tutaj, wiesz, siedzi obok ta mała czarna szpileczka, więc można by było jej. A zaraz porozmawiamy, dlaczego akurat teraz będzie ten wiersz jej, Magdy, dla Magdy Zybowskiej, nie? Mamy pewną sprawę do załatwienia. Tak, niebieski kapelusz. Ja idę zapalić. Wiersz poświęcony Madzi Zybowskiej, której chciałam prosić, żeby sobie kupiła niebieski kapelusz. Może wybiegniesz brzegiem w obręczach nocy, zatańczyć szlaki wieczne dla tych, co nie przychodzą. A może w przedświtaniu kruszynką tęczy zaśniesz dla pieszczot leśnych szmerów pod liściem. Może w świątynnym witrażu rzęsy rozmaluj nocą, muzyczną stań się fradzą wśród dzwonów. Ale najlepiej dniem jasnym słońcem urośnij ptakom i kładź gorące dłonie na dachy domów. Dziękuję. Magdalenie Zybowskiej. Wtedy jeszcze Sidonia nie wiedziała, że bardzo ważny, istotny jest niebieski kapelusz. Tak, zobowiązuję Madzie, żeby kupiła sobie niebieski kapelusz z dużym rondem, niebieski szal koronkowy i niebieską suknię w kwiatki. Tak, gdyż pod baldachimem, czy jak to się nazywa? Chupą. Pod chupą będziesz tłukła lusterko owinięte w chustkę. Zaraz lusterko po tym... Nie tuczy, bo to jest na... Ale to w maju będzie, nie ma tam R.
Nie, moi drodzy, opowiem wam teraz szybciutko historię. Byliśmy w efemerii. Ja opowiadałem o Dniu Kobiet. Ci, którzy z nami są zaprzyjaźnieni, wiedzą o czymś, co wtedy się wydarzyło. Otóż chodziło o zaręczyny. O to, że poprosiłem Magdę o rękę i opowiadając to Sidensidon, ja powiedział, dobra, kiedy ślub. A ja mówię, no właśnie. Trzeba z Magdą o tym porozmawiać. A Sidensidon mówi, jak to? Zaręczyny były, a wy nie wiecie, kiedy ślub, to po co były zaręczyny? I już Sidonia wzięła swoje ręce sprawy i mówi tak, ty będziesz wyglądać tak, ślub będzie w maju, bo ja wtedy mogę wziąć urlop i przyjechać do was, więc babci trzeba słuchać i Magda ma zobowiązanie do niebieskiego kapelusza, niebieskiej sukienki. Majtek, nie musisz mieć niebieskich, ktoś ci pożyczy szal i będziemy w zaproszonym miejscu, na razie tajemnicą owianym, odbędzie się taka ceremonia. Poza oczywiście oficjalną, urzędową ceremonią, odbędzie się jeszcze ceremonia nasza zaślubin i ona będzie w różnych zwyczajach i kulturach się odbywać. To będzie długa ceremonia, bo musimy kilka zwyczajów religijnych obskoczyć. Już to wymyśliłem właśnie teraz, na bieżąco. Zapraszamy na wesele. Dokładnie. Ja w ogóle jestem tu? Tak jesteś, powiedziałaś tak, mówiąc tak, właśnie teraz, mówiąc wtedy tak, zgodziłaś się na to wszystko, co się teraz dzieje. Tak. Prawda? No, to będzie ślub, kochani, będzie ślub w maju. Artur napisał tak, czyli jak w piosence Rodowicz, Remedium, wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Bardzo ciekawie miałaś, napisał Artur. Pewnie, że miałam ciekawie. No, to jest chyba ten dreszczyk adrenalinki taki, nie? Staję przed tablicą i ciekawe, gdzie mnie los poniesie. No, ja zawsze lubiłam wyzwania i nigdy się ich nie bałam. Dlatego... Ja tak stanę 1 maja. I szukajcie mnie. Znajdziemy, nie bój się. Nie bój się. Po kapeluszu to cię wszędzie znajdziemy. Wystarczy w internecie wpisać kobieta w kapeluszu niebieskim, gdzie podróżowała. Nie mieli wszystko, całą tą trasę, wiesz. Każdy. Widziałem. Przy takim kapeluszu dziewczyno. Dobrze, kochani, no to obiecany tekst czyta autorka i ja. Ja. Jako dodatek. Wysłupłałem to z jakiegoś nagrania wideo, gdzie Sidonia czytała go publicznie podczas jednego z wieczorów poetyckich. Obrobiłem i połączyłem, bo się uparłem i wtedy nawet jak ci to puściłem na Messengerze, jeszcze wtedy byłaś na Facebooku, to mi napisałaś tak, no i patrz, uparłeś się i zrobiłeś. No i zrobiłem. Posłuchajcie tego. Ciągnę na opak, wszystkim na przekór. Biegnę. W żadnej szufladce się nie mieszczę. Bez oglądania. Biegnę. Czas mnie dogania. Biegnę bez oglądania. Czas mnie dogania. Biegnę. Czas mnie dogania. Biegnę, więc jestem. Przez wielkie pole, śnieżne pole o statkiem tchu. Biegnę. Ze śmiercią w oczach i krwią w pysku. Do swojej kniei dobiec muszę. Biegnę bez oglądania. Bo ja mam łapy i cztery łapy. Biegnę. Swój zimny księżyc nad sosnami. Wilczą duszę. Wilczą duszę. Na blesie mieszka zielony Bóg, co stworzył mnie, zanim człowieka. I mroczny czar samotnych dróg. I pęd, który spod łap ucieka. Biegnę. Biegnę. Przez wielkie pole, puste pole, statkiem tchu. Biegnę.
ze śmiercią w oczach i krwią w pysku do swoich pnień do wieczór. Biegnę, bo ja mam łapy, cztery łapy. Biegnę, swój zimny księżyc na cesna. Biegnę i wilczą duszę. Biegnę, 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 bo ja mam łapy, cztery łapy i wilczą duszę. Biegnę, biegnę, biegnę. No właśnie. Magda, chcesz coś powiedzieć? Bo ja wiecie, co audycja jakaś się kończy, to zawsze ktoś mi grozi, że mnie zbije. Teraz mi Sidonia pokazała, że mnie zleje za to, że ja tutaj wykorzystałem słowa autorki. Głos autorki. Chciałam wam powiedzieć, że reakcja Sidonii była bezcenna. Trochę się już znam, ale takiej reakcji jeszcze nie widziałam. Dostajesz chłopie w pierdziel, jak się skończy tylko audycja. No już mam już nie będzie tak poetycko. tak. No to co? Dawałeś... Masz na kołodzie jeszcze nam zostało. Ale póki co... Henio spytał, czy było już homohomini. Tak, tak było. Było. Rozmawialiśmy o tym. Tak, było już w wykonaniu Nemezis, a potem autorki. To już mieliśmy. Magda, czy teraz przeczytasz wiersz jakiś? O. Bo pora na wiersz. Dawno nie było. Moi drodzy, jeszcze 15 minut potrwa audycja i będziemy kończyć, bo jesteśmy już trochę zmęczeni tym całym dniem pięknej wyprawy. Mieliśmy okazję z Magdą posmakować żydowskiej kuchni. Tak. Powiem wam, że sernik nazywa się Pascha. Sernik nazywa się Pascha, ale powiem wam, że Pascha, ten sernik Pascha był najbardziej sernikowatym sernikiem, jaki jadłem, bo zawsze sernik nam kojarzy się z tym, że posiada jeszcze ciasto. A to był sernik, gdzie poza serem nie było nic więcej. Znaczy, no były nie, dodatki do sera. No tak, bita śmietana, rodzynki i to pomarańczka do... Proszę? To były w serku dodatki. Dobra, już nie rozumiem. No, ale mówię, i sernik Pascha jest naprawdę, jeśli gdziekolwiek traficie i będzie napisane sernik Pascha, to się nie obawiajcie, bo tam nie będzie ciasta, nie będzie jakiś polew, jakichś takich rzeczy. Będzie prawdziwy ser w serze z serem jako sernik Pascha. Dobrze, Magda przeczyta wiersz. Sido. Najpiękniejsze jest ciągle przed nami, to co kwitnie i to co płynie. Noc kwietniowa błyszcząca gwiazdami, chwila, która choć mija, nie minie. Nie jest ważne to co się stanie, szczęściem dzielimy się po połowie. Najpiękniejsze jest samo czekanie i te słowa, których się nigdy nie powie. Sidonia wie, dlaczego napisała ten wiersz i kiedy. No kiedy to tak dokładnie ci nie powiem, ale wiem dlaczego. Dlatego, że przynajmniej w moim życiu nie jest ważne osiągnięcie celu, tylko dążenie do niego, ta droga do niego podróż, jest ciekawa, bo jak się już osiągnie cel, to albo on się znudzi, albo jest nie taki. Tak, te łatwe cele do osiągnięcia w ogóle nie cieszą tak bardzo jak te dalekie, na które czasami potrzeba pół życia i można by było powiedzieć, to przez pół życia było trwanie? Nie, właśnie droga do celu. Nie? Nieważny jest cel podróży, tylko sama podróż. Tak, to nawet zdaje się, że w nomenklaturze wojennej mówi się o tym, naprawdę to jak wygrałeś, znaczy to, że wygrałeś nie ma takiego znaczenia i nie przyniesie ci chwały, jak to, jak walczyłeś. Tak, tak. No właśnie. Magda, dlaczego wybrałaś ten wiersz? Bo... No cóż, no, są, w wierszach u mnie jest tak, że czasami jest
jedno zdanie, które podoba się, które do mnie przemawia z takich bądź innych względów. Nie mogę znaleźć tego wiersza, żeby powiedzieć dokładnie, o które zdanie chodzi. O słowa niewypowiedziane. No tak, bo nieraz chce się na przykład komuś powiedzieć jest coś pięknego. Najpiękniejsze jest samo czekanie. I te słowa, których się nigdy nie powie. Są takie słowa, są miłe i chciałoby się powiedzieć, ale się nie powie. Ale jednak się nie powie. Dokładnie. No właśnie. Moi drodzy, to mieliśmy już większość niespodzianek. Została nam jeszcze jedna, którą zostawiliśmy na sam koniec. Znaczy na sam koniec, pod sam koniec. Bo ciągle jeszcze czekamy. Ania z Głuchołaz miała wysłać nam wiersz. Ale nie wysłała. Ale jeszcze nie wysłała. Ja myślę, że możemy zrobić ci zdjęcie zaraz po audycji. Tego gestu, który mi pokazałaś za homo homini, wyślemy to Ani z Głuchołaz. Tak, wyślemy to Ani z Głuchołaz. Dokładnie tak. Ten gest, który pokazuje, co się z tobą stanie, jeśli nie dostaniemy na czas tego tekstu. Chcielibyśmy go zaprezentować. Bardzo prosimy. Na ulicy Szerokiej, czy byliśmy? Pyta nas Guardo. Jest... Tak, na ulicy Szerokiej i byliśmy w Arielu. Ariel, Aria... Jak ona się nazywała, ta restauracja? Ale tak... Ariel chyba. Mhm, Ariel. W takiej restauracji. No klimat przecudny, obok w restauracji grali ludzie koncert na żywo, piosenki żydowskiej. Myśmy siedzieli i właśnie to mnie się podobało, jak Sidonia powiedziała, jest klimat, ale jeszcze muzyki nie było i mówi, tak pół. Tak pół klimatu, bo jeszcze muzyki brakuje. Wiesia napisała, znam ten pyszny sam serowy sernik, jest pyszny i wiele innych pychotek, bo moja bratowa jest z rodu Żydówką. No właśnie, a myśmy jedli, co my jedliśmy? Jak to się nazywało? Czulent jeszcze nie. Czulent, my jedliśmy czulent, bo Magda to jadła jakąś rybkę. Nie rybkę, nie, filet, bo filet to musi filet po żydowsku. Po żydowsku z jakimi to ziemniakami jakimiś tam. No. Też żydowskimi. Z kuglem. Z publem, Kugelekiem. Tak czy siak było bardzo, bardzo dobre. Tak, i to było, to dla nas było takie przeżycie też, wiesz, bo to jest, ja ci powiem, że gdybyśmy tam poszli sami, zjedli bez rozmów dotyczących właśnie tych przeżyć, które mieliśmy, zupełnie inaczej byśmy to odebrali, a tutaj byliśmy bliżej tego wszystkiego. Później ten spacer po najstarszej synagodze w Polsce, to tak? Jest najstarsza synagoga w Polsce, nieczynna w tej chwili już, ale tam jest muzeum. Muzeum. I po tym muzeum, kiedy chodziliśmy i nam opowiadałaś, to jest to, to się robi tak, to jest taki zwyczaj, to jest taka ceremonia. To było dla nas, dla mnie przynajmniej, to było takie naprawdę niespotykane przeżycie, bo poczułem się trochę bliżej tym tradycjom narodu żydowskiego. I dlatego weźmy ślub pod chupą. I dlatego wezmę ślub pod chupą. Chciałam wam przeczytać, że Renia napisała, oj, cudnie musiało być. Mogę sobie wyobrazić ten klimat. Ten klimat, no, tak. Reniu, jak słychać, obydwoje są tak zajebieni tym klimatem, że ja nie, ślub wychodzi na to, że wiem już, kiedy będę brała pod jakąś kupą. Chupą, nie pod kupą. Pod chupą. Lustro ma być tuczone, no 7 lat nieszczęścia. W miesiącu maju bez R. Poprosimy. Koty czarne. Tak, wymyśliłem jeszcze, że zrobimy tak, że po prostu przed nami przebiegną ze 3 czarne koty na wszelki wypadek. To kto się przebierze za te koty? A szpaler... Nie, zapraszamy. Zapraszamy gości. Koty, może nie. I szpaler będzie zrobiony z rozstawionych drabin, żebyśmy pod nimi przechodzili. Po prostu zrobimy na przekór. To będzie ten przesyt prowokowania losu po to, żeby właśnie dał nam na przekór. Wszystko co dobre. Znaczy chciałam wam powiedzieć, że... Ty powiedziałaś tak i to wystarczy. Tak, zupełnie wystarczy. Zupełnie wystarczy, teraz już tylko słuchaj. Tak. Szukaj sukienki. Szukaj sukienki, tak.
No, odświeżam po... W maju będzie wsiąść do pociągu byle jakiego. Tak, byle być do Katowic, do Artura nie trafiła, bo co on z tobą zrobi, ten chłop tam? W tym kapeluszu przecież... No, jest. Renia, przebieracie się za bażanty? Dobrze słyszę. Dlaczego za bażanty? Nie wiem, dlaczego za bażanty. No. Ty się przebierasz na niebiesko. Ja będę miał biały frak, mam nadzieję, że na jeziorze będą pływać lilie. Dobrze, ja cały czas przeglądam panel pozdrowień, nie widać wiersza od Ani z Głuchołaz. Oj, 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 płodna poetko. A tutaj pomalutku trzeba kończyć. A tu pomalutku zbliżamy się ku końcowi audycji. A teraz... Tak popłynęło nam... Trzecia godzina. Trzecia godzina tak kończy szybko, się. No. Właśnie, tak to wygląda. Mariusz mówi do Sidonii... No tak dwie i pół godzinki. I ten wzrok Sidani taki, Jezus Maria, ile? No co ty za długo? Ale co w ogóle, o czym będziemy mówić? Co tam ma być? A teraz, o, zleciało. Tak. No to co, moi drodzy, to teraz niespodzianka, bo się umówiliśmy... Bo się mówiliśmy, tak, mówiliśmy, że jeszcze marzanny niespodzianka. Marzanna mieszka w Łodzi, jest poetką, mówiłem ci, wiersz z zapachem. Wspaniała kobieta, mam nadzieję, że się spotkacie jeszcze i będziecie mogły porozmawiać. Pisałam kiedyś taki wiersz, twoje listy już nie pachną malinami. Tak. No... Tak, ja teraz bym tak może napiszę może wiersz. Twoja miłość wygląda jak chupa. Chupa? Chupa! Chupa, te ziemniaczki z żydowskiej restauracji. Jak chupa. Jak chupa. Jak chupa taki... to jest baldachim. A ziemniaczki to jest kugiel. Kugiel. A, to jak kugiel. Twoja miłość jest jak kugiel. Dobrze ubrana w formę, wypieczona z kreskami pręgowanymi. A wszyscy będą myśleć, co poeta miał na myśli. Dobrze, a teraz Marzanna Kołodziej, jej tekst. Podaruj mi żółty kwiat, zanim nadpłynie ciemność i odlecą ptaki. Podaruj mi żółty kwiat, zanim wiatr przestanie tańczyć w moich włosach i ucichnie burza, zanim błękit zamieni się w czerń i szkarłat, a kryształy lodu opadną na serce. Podaruj mi żółty kwiat, choć na chwilę. No i moi drodzy, i właśnie. Nawet internet nam mówi, kochani, zbliżacie się do końca, macie czas na pożegnania. Ale wiecie, ja tu przeciągam trochę, bo ciągle jeszcze liczę na to, że Ania zdecyduje się wysłać. Wiesia napisała, biały frak z piękną niebieską różą w butonierce będzie pięknie pasowała do Madzi niebieskiego kapelusza. No właśnie, Wieś, ale właśnie, a ten gest też mi się podobał. Oklaski dla Wiesi, Wiesia złapała bakcyla. Tak, prosimy jeszcze ewentualnie dla motywacji Magdy, prosimy na grupie Pióro Feniksa edytować, znaczy inaczej, publikować rysunki, jak sobie wyobrażacie suknię, kapelusz, chucpę, hacpę, czy co to tam było, kugiel. Kogiel mogiel. I humus. Ależ. Fajna audycja? Podoba ci się ten sposób prezentacji twojej poezji? I... Nie, podoba mi się, fajnie było. Dziękuję, że była i dziękuję wszystkim, którzy słuchają. Wreszcie mogłam znowu być przez chwilę z wami, bo już pewnie długo nie będę. I... No, do maja musisz jeszcze wytrzymać. W maju Magda obiecała, przecież słyszeliśmy, że to się... Tak, muszę, pewnie. Moja wnuczka jedyna. No właśnie. To co, jeszcze mamy tutaj, tak, Marzanna, to już była, tak. To kochani, ja może jeszcze jeden wiersz przeczytam.
kiedyś przesłałaś dla mnie, które miały, znaczy trafiły na konkurs. Ja chciałem taki wiersz przeczytać, Moja Polsko, no. Pod tytułem Jeśli pozwolisz. To jest przepiękny, bo on mówi o tym, że znaczy przynajmniej ja go tak odbieram, że nie przeszkadza być Polakiem komuś, kto jest innego wyznania niż chrześcijaństwo. No oczywiście. Że Polakiem można być niezależnie od tego, w co się wierzy, jakie ma się przekonania. Można być Polakiem i czuć się Polakiem. Ja powiem jeszcze coś, że narodowość ma się w sercu, nie na papierze. Tak, tak. Ale też narodowość mieści się w trochę innych granicach niż krzyczenie Bóg, honor i ojczyzna. No pewnie. No właśnie. I to będzie taki wiersz, jaką sobie pozwolę teraz jeszcze przeczytać. Moja Polsko z żydowskim dachem, szabasowymi świecami, w piątkowy zmierzch. Polsko z choinką w grudniu, muzułmańskim meczetem, słowiańską żertwą. Podzielono cię przez złych ludzi. Znowu usidlono wzajemną nienawiścią. Podpalono nasz wspólny dom. No właśnie, i tu mamy ten cudny, ja byłem zachwycony tym, że to jest to, Moja Polsko, jesteś tęczą wyznań, jesteś tęczą opinii, tęczą osobowości, a każdy z tych ludzi może powiedzieć, to jest Moja Polska. I ma rację. Oczywiście, że ma prawo do tego, chociaż niektórzy to odbierają to prawo. Bo na przykład są partie, które cały czas wołają, że Polska tylko dla Polaków, ale kto w końcu jest Polakiem? Właśnie. Czy ten, kto krzyczy, że jest Polakiem, czy ten, kto się czuje Polakiem? Dokładnie. Ja mówię właśnie, że każdy może być, jeśli czuje się Polakiem, może nim być. Tutaj nie ma, tu nie ma jakby prawideł, prawda? Nie ma wytycznych, kiedy czujesz się Polakiem. No. Mi się, wiesz co, piękne słowa dzisiaj od ciebie usłyszałem, już raz kiedyś je usłyszałem od ciebie, dzisiaj jest po raz drugi usłyszałem. Chciałem, żeby to było może taką puentą do tego człowieku, wilku, kiedy powiedziałaś, dla Żydów jestem zbyt polska, a dla Polaków jestem zbyt żydowska i tak naprawdę nigdzie. No tak to jest. To jest to wędrowanie po świecie i poszukiwanie przez tyle lat czegoś, co było gdzieś w środku. No, gdzieś w środku było, ale się tego nie można doczekać. Nie można doczekać. Mówię o tym znalezieniu ukojenia w Bogu. W Bogu, tylko że ta ojczyzna wieczności to jest zupełnie inna ojczyzna niż tutaj. Tam nie będzie nienawiści, nie będzie chorób. Nie będzie zła, nikt nas nie będzie dzielić. Tylko wszystko jest, będzie takie, jak należy. Tylko jeden mały niepokój jest. Czy wszystkich spotkamy tam, których chcielibyśmy spotkać? Ale ja rozmawiałam z jednym pastorem i on mówił tak, że się pytałam, no jak potraktuje Bóg taką zakonnicę katolicką, która wierzy w to, co jej powiedzieli i żyje naprawdę dla Boga. On mi odpowiedział tylko tak, potraktuję ją sprawiedliwie i ja też wierzę w sprawiedliwość Bożą. Zobacz, tutaj jeszcze Adaś napisał. Babciu Sidoniu, zdróweczka życzę, widzimy się na ślubie. Maria i Madzi, tak napisał ten. No, spoglądam na wszelkie... Marzanna Kołodzie pisze. Sidonio, z ogromną przyjemnością przeczytałam twój refleksyjny wiersz.
Serdecznie Ciebie pozdrawiam. Magdo, Mariuszu, dziękuję za wspaniały poetycki wieczór. Życzę Wam udanej wycieczki do Zakopanego. Marzanna Kołodziej. Artur napisał, ona w niebieskim kapeluszu, a on w białym fraku. Zaznali miłości niezwykłego smaku. Czterowers Artura z Katowic. Tak, Mariusz i Magda pośród gąszczu chub będą na łonie natury brali niecodzienny ślub. Dobrze. No cóż, mamy tutaj przeczytane, kochani. Dwoje dzisiaj śpicie na polu. Kochani, na polu czy na dworze, bo to jest. Na dworze. Byleby nie na dworzu. Może być na dworze, na polu, może być na zewnątrz, byle nie na dworzu. Moi drodzy, ja jeszcze pozwolę sobie tutaj, bo zawsze dajemy czas na dobranocki, na pożegnania, czyli ten moment, kiedy można pisać do widzenia. Do widzenia, jakieś emocje na zakończenie, jakieś ewentualnie podziękowania i dlaczego Mariuszowi. Bo Mariusz ma syreni głos, który uwodzi. Bo Mariusz jest boski. Tak. Niestety. Ejże ty syrenko. Dobrze, moi drodzy. Nasz kochany narcyz. Dobrze mi z tym, kochani. Wyobraźcie sobie sytuację, że każdego dnia rano, kiedy wstajecie i jesteście jacyś zmęczeni, jacyś tacy apatyczni, spoglądacie w lustro, widzicie kogoś, kogo kochacie najbardziej na świecie i już jest lepiej. Tak my narcyzi mamy. A narcyz się patrzy w lustro i mówi, ale ze mnie fajny facet. No właśnie, ale wiesz, i myślę sobie, no popatrzę na kogoś, kto fajny jest, kto jest boski, wam, geniusz. To wszystko jest nieprawda, bo on staje przed lustrem i mówi tak, Jezu, zestarzałem się. A też mówię przy tobie, żeby ci nie było smutno. Albo Boże, jakie mam wolę pod oczami, wyspany jestem. Ojej, nie ogoliłem cię, muszę się ogolić. Dobrze, kochani, zanim zabrzmiemy zbyt daleko, proponuję Państwu, moi drodzy, dwie jeszcze ostatnie niespodzianki i w tym czasie prosimy pisanie dobranocek, do widzenia i jakiś słów na zakończenie audycji. Będzie to jeden z wierszy, który przeczytałem podczas audycji na żywo, audycji Pióro Feniksa, który jeszcze mi pozostał tutaj w tych zapisanych plikach dla Was, żeby zaprezentować, a potem utwór z płyty Józef Kotyś i Daria. Zapomniane marzenia. I Sidonia powiedziała, tu jest jeden mój wiersz i go odnaleźliśmy i będziemy mogli go posłuchać w postaci piosenki. I po tych dwóch utworach będziemy kończyć. Będziemy się dobranocować, a póki co posłuchaj. Niob. Ekstaza drzew pośród mrozu. Recital smutku. Niebo. Niebo ze sztaluk. Powrotu pustka. A więc znalazłam cię dziś w granicach chłodu i trwania. Bliską jak oddech. Odległą jak milczenie. Chciałam rozdeptać kamienną twoją udrękę i szydzić z przebaczenia. Ale wciąż stałaś, wielka i chłodna, a ja byłam za mała wśród dróg. Za mała dla ognia i bólu. Smutne krajobrazy, deszczowe stronice.
ulice życia. Mokre perony fioletowe w mroku. Nie zostawiaj mnie tu pośród jesiennej nostalgii. W samym środku samotności. Małe stacje jak kanapki z kiełbasą. Małe stacje przytłaczają swą klasą. Połamane ławeczki pod ścianą. Małe stacje na wieczór i rano. Może wejdę w ten mrok z latarnią duszy i wiatr rozwieje resztki buntu z mego serca. Zgubiłam się gdzieś między przeciwnymi szlakami, ale wiem, że na którejś stacji na mnie czekasz. Małe stacje jak kanapki z kiełbasą. Małe stacje przytłaczają swą klasą. Połamane ławeczki pod ścianą. Małe stacje na wieczór i rano. Małe stacje na każdą zgryzotę. Małe stacje w pogodę i słotę. Taką stacją wśród brudnych lamp we śnie przychodzisz do mnie z mroku w pewien dzień. W pewien dzień. No i jesteśmy z powrotem z Sidonia i ja, bo Magda nam zniknęła, poszła pogłos nam się włączył. Poszła kontemplować niebieski kapelusz. Tak. Tak, tak. To... W kadzidłach dymu. W kadzidłach dymu papierosowego. Niebieski kapelusz. Dobrze, zaglądam na panel pozdrowień. Guardo napisał: bardzo dziękuję za audycję i pozdrawiam was wszystkich. Shalom. A właśnie, a jak jest, co oznacza Shalom Malechem? Pokój, przyjaciele. Przyjaciele. O właśnie, tak myślałem właśnie. Shalom Malechem. Mhm. Tak się będziemy dzisiaj żegnać. Nasz Mariusz z radia to taka mała syrenka, na dźwięk jego głosu tłum kobiet wymięka, napisał Art. To o tobie. To o mnie, ale dobrze, że Magda tego nie słyszała, chociaż w dymie papierosowym. Pięknie ci będzie w niebieskim kapeluszu. Marzanna Kołodziej, dobrze było was usłyszeć, papa, do miłego usłyszenia. Na Messengerze Renia Ewa Błaszczyk napisała tak: dziękuję kochani za piękną, wzruszającą audycję. Serdecznie pozdrawiam i życzę dobrej nocy. Przytulam mocno Sidonie. Sidusiu, do usłyszenia. Tak, i jeszcze napisał Adam Sikora: dobrej nocy wszystkim miłośnikom pióra. Piszcie, póki życie daje możliwość trzymania pióra. I miłego wypoczynku w Zakopanem. Shalom. Pani, chciałam wam bardzo, bardzo wszystkim podziękować za obecność na dzisiejszej audycji. I tym osobom, które poprosiłam o niespodziankę dla Sidonii, za natychmiastowe zgodzenie się i tak. No, przesłanie tutaj owej niespodzianki. Dziękuję wszystkim, którzy to wysłuchali, że zechcieli słuchać, przyjść. Bardzo was wszystkich kocham, chociaż nie mogę się z wami zobaczyć. Ale dziękuję i miłego dnia, miłej nocy. Ale co? Mam nadzieję, że widzimy się w maju. Jak dożyję, jak nie będzie wojny. Ale tak, jak nie będzie wojny. Umówmy się, że jak nie będzie wojny, tak? Henia Ziaja napisała tak: synchronizowaliście się z Wnusiem, też teraz się pożegnał, a
teraz pora wam powiedzieć dobranoc. Czekam na odsłuch, napisała Henia Ziaja. Mladem napisał buziaki i dużo zdrówka. Alicja Nawaratne, dziękuję za sympatyczne spotkanie. Pozdrawiam was z całego serducha, Sidoniu Pisz. Wiesia napisała, dziękuję Madziu i Mariuszu za tyle piękna w tej audycji. Gdzie się słucha z sercem i wzruszeniem. Dziękuję babciu Sidoniu, że zechciałaś w tak piękny sposób być z nami. Bądź zdrowa i szczęśliwa. Dobranoc. To napisała Wiesia. Babciu Sidoniu, zdrówka. Napisał Adam Sikora. No to my już dziękujemy. A ja, moi drodzy, w związku z tym, że to jest audycja poetycka przeze mnie prowadzona, która zawsze kończy się tym ważnym dla mnie utworem, chciałbym wam też zadedykować i wszystkim słuchaczom ten utwór. Jest to utwór Piwnicy pod Baranami, który wyśpiewała Halina Wyrodek. I jak powiedział Piotr Skrzynecki przy ostatnim wykonaniu Haliny Wyrodek tego utworu, powiedział takie słowa: kochani, dajemy wam tą piosenkę, niech będzie z wami tak jak my jesteśmy, kto wie, może słyszymy ją po raz ostatni. Dobranoc i dziękuję wam za tą audycję. Halina Wyrodek, Piwnica pod Baranami, utwór Dobranoc. Ta nasza młodość. Ta nasza młodość, co z czasu chwili.